Hej, no i wróciliśmy! Jesteśmy z powrotem! Yeah! Jej! Jesteśmy z powrotem, Ale ja to mam takie jest. pytanie, gdzie jest Tassel? Tassel nie może ściągnąć. Tassela Coś mu się niestety nie, znowu nie stało. będzie. Czemu się znowu stało? Całe życie 9%. Całe Zmienić życie na z marzeniami. 9%. No wie coś nowego. Więc nie wow! wiem, Czekaj, może coś ktoś tu z nie gra. naszych O, widzów ma jest. ochotę zagrać. To jest jakieś też pytanie. Nie, to Jest. Blizzard pokazuje po prostu, jak nienawidzi Włącz ekran mnie, Brawla, niektórzy jak patrzą. chce, no to Portretik zapraszamy. można dostać jeszcze. Jak zagramy 3 areny, dostaniemy portret i 1000 golda. 1000? O Warto, kurde. warto, tak. Warto. Dobrze, w każdym razie możecie już zobaczyć patchnoty z PTR-a. Już na stronie Blizzarda się to pojawiło. Jest nowy bohater Samuro. Już pewnie większość z was i widziała cinematiki, i widziała mniej więcej w jaki sposób będą działały jego skille. Nie mówiąc już o tym, że pewnie większość z was wydrukowała sobie zdjęcie Samuro i takie serduszko wokół niego, nie? Dokładnie, chyba wszyscy znamy Postać tę chyba, postać. jedna chyba najbardziej wyczekiwanych postaci tak naprawdę w Teraz Hotsie, arena problemu. odkąd Hots powstał. I jest tam też opisany hero z Brawl. Mniej więcej są trzy, z tego co widzę, trzy tryby, czyli areny, mutatory i jednoliniowce bodajże. Jedne linie. Czyli coś w trybie StarCraftowym. takiego Arama, prawda? Tak? Dobrze kojarzę? Znaczy tak, raczej nie, no, All Meat, All Random, no tak, jeżeli, raczej powiedziałbym All Meat, nie, jeżeli chodzi o solo linię, a jeżeli chodzi o mutatory, to bym bardzo powiedział, że to takie StarCraftowe, nie? Więc jako powiedzmy weterani StarCrafta jesteśmy zadowoleni z tego typu obrotu sprawy, bo to się naprawdę sprawdza w StarCrafcie. Te mutatory w koopie naprawdę w tamtej grze fajnie funkcjonują i no, przeniesienie tego do Hotsa może ożywić tę grę i to bardzo, tak Wiesz podejrzewam. co? Wydaje mi się, że Blizzard troszeczkę zaczyna w końcu miksować to, co się udaje w jednej grze, próbuje zaimplementować do drugiej, I bo bardzo dobrze. analogicznie to samo jest w WoWie, nie? Powiedzmy te daily questy, cudzysłowie, tak? W Diablo, że masz ten, wiesz, wchodzisz do gry i masz w każdym akcie masz po 5 questów, to samo zrobili w WoWie, nie? To się zmienia tam co parę godzin, paręnaście godzin. I to się sprawdza i ludzie to robią, nie? Jest coś w cudzysłowie nowego, no bo z czasem to się pewnie znudzi, ale ten powiew świeżości jest jak najbardziej spoko. I tutaj to samo jest w Hoci, nie? Taki właśnie mutator będzie bardzo spoko, bo to będzie zawsze coś nowego, coś randomowego. I myślę, że tutaj gracze, którzy grają w StarCrafta, no znajdą coś dla siebie w Hocie. Takiego Dokładnie. for fun. Czekamy na kogoś, czy Poczekajcie. jedziemy? Zanim No jedziemy. pojedziemy, to jeszcze chciałbym, bo obiecaliśmy naszym widzom, że będzie giveaway. Może wyjawimy, co to jest, Lexon? Czyń zaszczyty? To już mam to robić, giveaway'a? Tak. To generalnie zdecyduj jako szef tutaj naszego Ile przedsięwzięcia eventu, przedsięwzięciu. tam pelikany masz tam? Proszę, co mam? Masz to tam, czy Co masz jednak nie tam? masz? A nie, jednak, znaczy nie jestem pewien po prostu tego tak niż. No dobrze, no to Wolałbym tak nie. na Rozdamy wam razie to, co mamy. Dzięki jeden wielkie. będzie taki Jedną mały. postać Tak. rozdamy i wyjawiamy, co to jest. To jest postać Jane, jak kojarzę, tak? Tak jest. Czemu mi Do się dźwięk rozdania wyłącza, może. jak zmienię ten? Można wygrać. A w jaki sposób wygrać, Lexon? Jak decydujemy w tym momencie? Bo już myślę, że w tym momencie możemy spokojnie oddać tę postać w dobre ręce. W jaki? Jaki było ja robię? Czy jednak Czyli. chcecie konkurs? No, bo ty chciałeś tam konkurs, ja chciałem giveaway'a. Czekam. Zróbmy giveaway'a po prostu. Ruffle, waffle. Okej, już jest. Czejna, dumnar! Więc najpierw tę sprawę załatwimy dość szybko w tym momencie, żeby o tym nie zapomnieć Rafle, później. wafle. A potem przejdziemy do Punisher Areny. Z tego co widzę, na czym się ona opiera, bo jeszcze szczerze powiedziawszy, nie wczytywałem się w to. To są jakieś rundy.
że wygramy dwie rundy, to wygraliśmy to. Jakim cudem? Trzeba chyba niszczyć Punishery. Aha, w ten sposób. Jeden jest wart 10 punktów, a bohaterowie są warci 4 punkty i jak zyskamy 100 punktów, to wygraliśmy. Jest super. Jakiś shuffle pick. A, z trzech randomów tak, wybieramy, czyli każdy ma trzy randomowych bohaterów do wyboru. I mamy na to tylko 30 sekund. Dobrze. Okay. Globy regeneracyjne są dwa razy potężniejsze. Aha, jeżeli już ma szansę, że mogą być wszyscy ci sami bohaterowie. Dziękuję. Tak, już zaczynamy giveaway. Lexon, czyń zaszczyty, okay. Honory. Wpisujemy Blizzone, ale hasło, tylko raz. Blizzone. Hasło Blizzone. Nie kto dwa pisze razy, dwa razy, ten jest wypisany. Drugi tak raz jest. Wpisanie Blizzone jest wypisaniem się z konkursu. Czyknik Blizzone. Postać Jane do wygrania. Myślę, że fajna postać, fajny mag. Bardzo skillowa postać, bym powiedział. Trzeba, znaczy bez wykrzyknika, mieć... właściwie samo blizną wystarczy faktycznie, to działa. Nawet wystarczy. Tak jest. Nawet nie wiedziałem, że Peter dalej ma moda. No właśnie, ale też się zdziwiłem. Pozdrawiam oczywiście Petera. Przypominam, do wygrania Jaina Dumnar. Dumnar? Tak. Jak to... No, przecież to tak po polsku ładnie brzmi, co nie? No wiesz, takie było tłumaczenie w Hearthstone'ie swego czasu. Swego czasu. Zostało zmienione. Wiesz, kiedyś piekielnik to był Helion, więc swego czasu. Piekielnik? Helion? No. Cóż. Ale gracze StarCrafta ładnie to zbojkotowali, no i powrócił Helion, nie? Polski jest. Słyszałeś, żeby ktoś na Swarmhosta mówił nosiciel roju? Znaczy, wiesz co, Swarmhost, nosiciel roju, powiedzmy, że to jakoś nawet pasuje, tak, ale piekielnik, mech. No cóż, no, tłumaczenie gier generalnie nie należy do łatwych, bo... Dobra, mamy 10 osób, to chyba będzie można losować. Spokojnie. Bo nasz język jest zbyt bogaty. Możemy już losować. No wśród was. A więc uwaga, rol. Lordzik. Losująca jest Lordzik. Pusta i Lordzik wygrał. Czy Lordzik to przyjmuje... No nawet i tak myślę. Tylko muszę tutaj. Lordzik, życzymy, jesteś, żyjesz, życzymy... jesteś tu? Może jest opóźnienie na streamie. No tak, tak, jest. Właśnie czekamy. Mhm. No, napisał wow, okej. Okay. Czyli jest. Okay. Można mu to dać. Okej, okay, super. No tym powodzenia, żeby, życzymy dobrej zabawy Jane'ą. Dobra. No my mamy nadzieję, że wygra ci kilka gier fajnych. Okej. Okay. Gratulujemy. W takim razie. Ja ci to wyślę na priv, Lordzik. I przechodzimy do Punisher Areny. Tak jak Pelikan opowiadał, są to nietypowe zasady na mapie. To tak praktycznie nowa gra, nowy tryb wybierania postaci, nowy tryb również samej rozgrywki. Zobaczymy, jak się w tym odnajdziemy, czy będzie to dla nas znośne. I co o tym sądzimy? Myślę, że w podsumowaniu też dzisiaj jakoś się wypowiemy. Lexon, mógłbyś już przyjąć, czy dopiero wysyłasz? Jeszcze wysyłam. No poczekaj, nie poganiaj tak, dobrze? Dobra, no... Przyciszył się tego, co słyszę. Aha, faktycznie. Faktycznie, dobra. Co za, startujemy, jedziemy? Startujemy, jedziemy. Nie ma na co czekać. Zobaczymy. No to tylko właśnie Lexon nie kliknął ready, więc... Dokładnie. Więc zobaczymy, co nam Blizzard przygotował.
Swoją drogą ta mapa Punishers jest chyba jedną z moich ulubionych map. W ogóle w całym mapu. Ciekawe, ile będę szukać. Jak niby wszyscy grają teoretycznie. No, zobaczymy. To jest już w tym momencie chyba niezależne od nas. To kupię sobie Pelikana Samuro? Nie. Tak. Może z. Swoją drogą grać... ma dziwny model jakiś tam. Może będziemy grać przeciw Samuro, może nam będziemy mieć szczęście. A na Brawlu to może być ciężko, więc w sumie dostaniemy random, więc my też byśmy mogli teoretycznie zagrać. Poczekaj, jakiś tam nowy soundtrack fajny leci. Jak z bujek właśnie. Jak z tego trailera właśnie, tylko taki soundtrack teraz leci. Fajny. Nasi widzowie słyszą? Tak, słyszą. Jest klimat. Gdzie tu są zasady? Nie ma. Nie no, ale są, muszą być jakieś zasady. Przecież jak tu się kliknie w te... To masz takie wykrzyki. No, są. Już nie wykrzyki. Ale to przekierowuje chyba, prawda? Są takie informacje, hashtag zasady, hashtag informacje. Ale że niby nie ma. Faktycznie. Nie bardzo wiem, o co dochodzi. Faktycznie jest 100 punktów do uzbierania, czyli kto pierwszy uzbiera 100 punktów, ten wygrywa w tej zasadzie. To, co mówił Pelikan, czytał. Gdzie masz ten wykrzyknik? Nikt mnie nie słuchał, not like this. Czytał. Gdzie jest wykrzyknik? Ja mam tylko ten, co sobie klikam. Brawly info, level learnerów. Masz weekly rewards po lewej, mam... masz brawly info. Ale nie ma... Aha, jest, faktycznie, która zdobędzie 100 punktów, faktycznie. No jest. Jednego z trzech losowych bohaterów 30 sekund. Okej. Mała szansa, że dwóch. Że wszyscy bohaterowie będą tymi samymi bohaterami. Ciekawe. Niewielka szansa, że wszyscy bohaterowie będą grać tym samym bohaterem. No, to ten shuffle. Ten shuffle pick bardzo mi przypomina tryb areny w Hearthstone'ie. Wybierania kart. Jak nam wylosuje 5 Zari, bierzemy. albo 5 Johan, to byłoby ciekawe. Ale nie, no Ninja, no to nie. Nie, tak szczerze powiedziawszy, chyba też wypowiadał się Blizzard na ten temat, bo też były tego typu pytania dotyczące właśnie tego, czy to będzie miało sens, jeżeli właśnie będzie 5 tanków, czy 5 postaci, które są. Nie. Nie wiem, czy widzicie, ale został wprowadzony new player chat i każdy przed 20 levelem ma coś takiego. I ludzie piszą, że Samuro, jak mają, to kłuje się na 500 sekund. Halo, panowie, coś nam tu znalazło. Znalazło na mecz. Hype. Pierwszy bro. Zobaczmy, jak to wygląda. O, nie ma tych. Ale inne chyba ramki są, mi się wydaje, z postaciami jakby. Login. Albo może to tak wygląda, bo jak nie ma postaci. Może tak kurczę, jest. Patrz, oni z tego Rodin Steena pozabierali wszystkie. Kill win, okej, face is the place. Blizzard zna memy. Zabijaj, aby wygrać, okej. Welcome to. A no tak, no bo w sumie nie wybierało tych już. 10 razy nurki. No ale jest to możliwe. Nie, dokończę zdanie, że Blizzard powiedział, że raczej będzie starał się nawet to chyba w kod gry sam wbudować, aby tego typu sytuacje się po prostu nie zdarzały, bo to byłoby nieprzyjemne dla graczy. To jest niemożliwe. Ale że co, że oni tak nie może 10 lidanów i tak dalej? Moi lidanów to jeszcze i lidanów, ale chodzi o takie postacie, które nie mają DPS-a i no, ta gra się przeciągała w nieskończoność po prostu, więc... No. Ale wiesz co, to by troszeczkę też popsuło możliwości graczy, no bo to gracze decydują, czym chcą grać i tak dalej, w cudzysłowie. No tak, ale to Blizzard decyduje o tym, wiesz, może być tak, jak jest w Hearthstone'ie, że mniejsza jest szansa na to, że trafisz jakąś postać, jeżeli już ktoś wybrał jakąś, prawda? Jeżeli ktoś już dostał taką postać, może tak być po prostu. Że ta pula będzie faktycznie ta pula, ale będzie ograniczona. Może to być takie ograniczone RNG. Wiesz, z tego co widziałem na filmikach jeszcze z BlizzCona zeszłego roku, to właśnie troszeczkę to hype'owali w ten sposób, właśnie będzie, wiesz, asa i lidanów i tak dalej, nie? A tak było, rzeczywiście.
Że tak, było ale... tam, że to było 10, że to było po prostu 10 Lidanów, nie? Bijących się nawzajem, więc kolejne pójście w drugą stronę byłoby bez sensu, że nagle wiesz, zabieranie graczom możliwości takiego czystego fanu, takiego czystego brawla, nie? No to zobaczymy, jakie będą zasady. Tak, zobaczymy, jak to działa. No to jest inna kwestia, nie? Zobaczymy, jak to działa. Że to co tydzień będzie co innego. Bo jeżeli gracze będą się domagać tego typu rzeczy, to podobnie jak w Hearthstone'ie, tam często się bójki pojawiają, których kilka tygodni wcześniej jacyś gracze na Reddicie czy na serwisach społecznościowych od czasu do czasu, czy na serwisach, na forach Blizzarda proponują, więc może się coś wydaje mi się, że generalnie Blizzard bardziej patrzy na Reddita niż na forum Blizzarda. Takie odnoszę wrażenie. W każdym razie na pewno, no bo to jest nowa mapa, więc też trzeba... Nowa mapa, to... pewnie się ludziom jeszcze doczytuje teksturę, etc., prawda? Niektórzy odpalają, wiesz... Niektórzy odpalają grę w momencie, gdy masz... O, możemy 5 razy męcik, 4 męcik. Gazlow i męcik. Co wybrać? No ja mam zaraz może 3 gazole. Ej, męciki bierzemy? 3 ja nie mam męcików. Niech będą. 4. 4 męciki bierzemy? I Zeratul? Będzie śmieszny. Ja wezmę Zeratula. Tylko ja nie umiem grać z męcikiem zbytnio, ale dobra. Ej, i tak mamy tylko ulta do wyboru. To mnie o kurde, nie przemyśleliśmy tego. Nie przemyśleliśmy. Dobra. Gramy. Nie no, 4 męciki. Marsz Murloku. I Zeratul. Macie masz w bloku, dokładnie. Albo możecie też łapać, wiesz, stunować, a ja będę odbijał, nie? To będzie zabawne. To dwóch niech weźmie masz w bloku, a dwóch... Ja wezmę Shadow Assault, nie? Kurde, jaka ta mapa dziwna. Ej, to jak ten, jak arena jest rzeczywiście. No tak, no bo to ma tak być, nie? Ale co oni mają? Jak tam ktoś oni mają różne, krzyczy? Ej. To kto bierze autograba? 4, 3, 2, 1. Niech każdy weźmie, to będziemy łapać to jest... 4 osoby na raz. I wszystkie w jednym miejscu. A to już wybieramy ulty. Trochę mi się laguje, szczerze powiedziawszy. Bije go! Mać! Oj! Nie wiem, co się dzieje właściwie, ale... Zabawa no z petarda jest, musi zginąć, petarda musi zginąć. Jajko ginie, musimy dać. Giń! Jajko sobie tam na dół. No, no panowie. Czyli od razu mamy ulta. Tak. No, nie wiem jak to działa. Aha, to jest... Ja nie umiem grać. Chyba to przegramy. A oni punkty teraz dostają, aha. Czemu daliście jajka w tym samym miejscu? Bo bliżej. Dobry argument. Bo dam sobie pod ich tego. Nie no, powiem tak. Gierka wydaje się mega zabawna. Zdobywa 100 punktów za zabicie. No dobra, no ale nigdy więcej z jednej strony mega zabawna, a z drugiej strony mega chaotyczna, bym powiedział. No o to chodzi w arenie, nie? Kto ma oktograba wolnego? Ja mam graba. Ale coś zabijamy, ej, no trzeba zauważyć, że coś zabijamy. Jest, mam ją! Lać! Dobrze. Zabijcie tego moba. Gdzie on skacze? Musi zabijać boba. Ej, ale... skacze pomiędzy za formami z góry na dół. Co on robi? Studnie. Co to jest? On skacze od góry do dołu, nie? A za niego dostajemy 10 punktów, dobra. Nie bij! Nie bij! Ja ją mam! Mógłbym im też zabić studnię. O, ja ją mi zabiję. Jest, co się dzieje. Okej, biegniemy. Kurde, nie ten sposób. Smity, dawać, na tą morale smity. Czy hammer? Co tu się dzieje? Stają. Nie wiem, stary, nie pytaj mnie. Ale kurczę, nadganiamy chyba. Chyba nie. Ja myślę, że tak, wiesz? Tak ci powiem, że tak. Ma ktoś jak to graba? Łapcie je. Ja mam. Łap, czekajcie. Łap kogoś. Oła.
Właśnie te graby nie wiem. Nie! Ha! Trzeba było grab, bo Octograb jest lepszy, ewidentnie. Grab byłby lepszy. Przegramy, ale dobra, wzięliśmy złą postać, bo umieramy po prostu. No właśnie, i to im daje... Likwidujecie ich po prostu, nie? To mocno. Jak, dwa razy zapadłem. Ale jest zabawne, mam przyznać. Zadaliśmy jajka na dół, to w sumie lepszy pomysł. Ktoś grabuje? O. Nie mam niestety jeszcze. Kurcz. Ciężko się grabuje. W ogóle nikogo nie zabijesz. A oni tak skaczą i się biją, no dobra. Czy to może mi wylosować postać, której nie mam? Tak, pewnie tak. Niech ktoś powie, kiedy grabuje. To musimy się zgrać w takim razie. Grabuje! No, już było blisko. Zrobili nas. No bo oni tryhardują, to nie fair. Tym zaratulem jedzie sobie jak chce. No zabijam im po prostu kurę tą studnię. Jajko mi zniszczyli. Mi też nie jajko zniszczyli. Słodki murlok, kurna i... Nie ma murloka. Jest. Dobra, wygrają to, ale no, następnym trzeba zmienić taktykę. No nie można tak grać. Murki to nie jest... Nie można trollować! No można, tylko trochę inaczej. No widzicie, bo my chcieliśmy się dobrze bawić, a nie wygrywać. No dokładnie. Dokładnie. Bigo, bigo! O, po nim! Kurde, tam jest skazał, ucieka. Autograf. Chciałbym. Może jeszcze wygramy? Raczej nie. Ej! Dobra, fajnie było. Bo... Czekajcie do druga runda. Fajne to nawet. Dobry tryb. Powiem wam, że... Ale to są te rundy, więc... No to jest best of 3, nie? Tak, tak. Więc teraz no to... inne postacie pewnie dostaniemy. Okay. To niektórzy by pewnie powiedzieli, że best of 2, prawda? Czekaj, czekaj, bo teraz szybko. Teraz, o, ja biorę Kryzinę! Dobra, ja teraz mam Sylvanas... Może Reynor Zultem byłby lepszy? JJ, weź Gul'dan. JJ ma dobry wybór. Nie, Gul'dan albo Jaina. Gul'dan, lepiej Gul'danem. To jak IT wziąć? Myślisz? A, no, oczywiście. Dobra. Mingli. Tanka nie ma niestety. Dobra, to tak. Ale to wziąć bombę? Jak myślisz? Jak to robimy? Kurde. No nie, nie, nie bierz bomby, nie bierz bomby. Feniksa po prostu. Feniksa? No dobra. Nie wykasuje po prostu bomby, nie? Ale czekaj, to jest inna to w ogóle mapa? Jest widownia jakaś, nie widziałem. No tak, bo to jest normalna arena, nie? Patrzcie, mają czapki ulti. Ulti. Kurde. No jak mają czapki? Które z Diablo ulti normalnie, nie? Tak, z Diablo. Murki no, na głowie, ale czy z Diablo. Ten, czy ten Rain? Samuro ma, Samuro! Idziemy, idziemy. Samuro, Samuro mają mnie! O, mają! Kurde, Samuro! Och no, Samuro! Ej, to ta inaczej wygląda. Ale ma na dole! Dobry mind control. Kto nam tu strzela? O, padł, ty padł, ty dobijamy ich. Uwaga, bomba. O nie! Bio! Bio! Ja biję tego potworka, ale no nic mi to nie daje. Lumno! Nie, nie musi, ja się przejdę i ten. Ja się wracam. Fontannę im. Idę do was, idę do was. Jaką fontannę? Oni fontannę mają jakąś? Tak, my też mamy fontannę. Tutaj. A oni mają 4 Hildanów! Aha. Jaki Hildanów? To jest Illusion Master. Aha! Aha. Samuro. Kurde, Samuro! 4 Hildanów! Samuro! Minecraft. Viewer. Samuro sam! Mamy coś, czekaj, dajecie. Ten gazel tu jest mocny. Ej, bić, bić, bić! Kogo? No Gul'dan, kurde, ucieka przed Butcherem! JJ! No co miałem zrobić, no?
Wysysać! Ssać powinieneś! Już nie miałem! Idź ode mnie, idź ode mnie. Studnia to jakaś taka powolna. Bijemy tego otworku. Brać go, brać go. O kurna, to są te. Samuraj is real! Kurde, daje. Ała. Gazel tu jest wygrywamy, dobrym, chłopaki, chłopaki, jedziemy. Kurde. Jest, leży, leży. Tu. Ale zrobiłem bajta, co? Super. Ej, co oni tak ściągają tego naszego szybko? Kurczę, nie wiem. Bo mają taki... team. No wiesz, mają z gazloła, tak? Które no, bije. Mają nawet dwa gazlowy. Dokładnie, więc wiesz. Gazol jest dobrym pikiem. Zmówię, nie. No nie! Wygrali bomba i... tak słabo powiedziałem. Dwie bomby nawet. O! Do grobu zabrano. Not like this. Bigo, bigo! Nie no, powiem tak. Tryb jest znacznie lepszy niż Kiroliga. No, zdecydowanie. No, można się odprężyć. E tam odprężysz, bo po prostu świetnie bawić, tak? Świetnie. Coś, czego brakuje. Tak. Romanie, wchodź się. On powiedział. Kurde, te gazola. Kogo wam mam mind kontrolować? Kogoś, kto jest najbliżej. Wydaje mi się gazola jakiegoś, nie? Uwaga, będzie strzelał gazol! Wyrwał. Zginie! Ej, bigo! Kurde, kiedy to tu ciężko. Spadaj. Najlepsze to są czaty. No brał, link, zabiłem samuru! Ej, trudno, ale fajnie, kurczę. Ale nie, to teraz już trochę wiem, jak. No my teraz już coś bardziej ogarniamy, nie? Teraz już lepiej. Mniej więcej wiemy. Ej, no powiem wam, że zabawa jest naprawdę. Szyte. Dobra, fajna. Taka. Dużo się dzieje. Teraz tak jak z Q ma taki komentarz. Bo randomo mieliśmy. Gdzie jest Tassel? To twoja wina, Tassel. Randoma mieliśmy. No, tak przez ciebie przegraliśmy, Tassel. No, wiadomo. Czy nie, murloki są tu lepsze? Murkami nam gorzej poszło. Ale powiem ci, że murloki to nie opiela się w sumie tu grać, no bo masz tak szybki resp, że... No co? No zupełnie nie. Chyba, że się zgracie jakoś tak fajnie, idealnie, ale to jest ciężko. Ty i tak jesteś murlokiem, tak raczej. No. Zostało 9 dni, stany, musimy tu... Jesteś squishy przede wszystkim, tak? A oni mieli po prostu możliwość taką, że postawili turety i podejście było ciężkie, tak? Dobra, jedziemy dalej. Czy ktoś chce z czatu z nami zagrać, to zapraszamy dalej. Właśnie, jeżeli macie ochotę, zapraszamy. Nie ma ciśnienia oczywiście. Chodźcie do nas, bawimy się. Przytulimy was. Ktoś to zwalimy na Alexona. Oczywiście. Ale mamy tylko jedno miejsce. Zawsze wina tanka. Pamiętajcie, że trzeba PTR pobrać. To jednak jest trochę czasu. Nie, 10 minut poszło. Tylko czekałem na was. No dokładnie. Więc jeżeli macie pobrane, to możecie jak najbardziej do nas dołączyć. To jest dokładnie, jak to pokazywało na początku, tam 700 mega. Ale... No, jeżeli macie wcześniej zainstalowanego PTR-a, bo jeżeli nie, no to jest chyba 14 giga, jeżeli nie. No trochę tego jest. Mamy informację, kiedy wychodzi Heroes Brawl? Za dwa tygodnie gdzieś? Teorii za dwa tygodnie. Za tydzień czy za dwa? Za tydzień. Jak to wygląda? Za tydzień. Bardzo fajnie. 17, no. Powiem wam, że te gry są jeszcze szybsze niż gry na Raderze.
I to mi się podoba. I bardziej mi się to podoba niż te aramy, które są na tej jednej linii, gdzie tam tylko się biją zawodnicy. No ze względu na to, że jest ten motyw tych czerów tutaj. I pewnie inne będą mechaniki wprowadzane. Również. A tu możemy wybrać jakieś inne? Czy tylko tą nam może wylosować, jak to jest? Ale jak? Panowie. No bo było coś takiego napisane w tym... Mhm. No bo tu jest tak, New Heroes Brawl, prawda? A tam były jakieś mutatory i tego typu rzeczy. Może ready? Właśnie. Myślałem, że kliknąłem, wiesz? Okej. Okay. Jak to wygląda? Bo widzę, że to jest tylko ta jedna mapa. Jest testowana, czy jak to jest? Znaczy myślę, że Brawl będzie właśnie tylko taki, nie? Brawl. Aha, ten sposób. Tak. Ale to jest 1 na 3 mecze i dostajemy 1000 golda podczas dwójki. Czyli tak cotygodniowe 1000 golda, spoko. Tak, cotygodniowe 1000 golda, to co mówiłem wcześniej, że Blizzard chce po prostu sprawić, aby ci gracze, którzy dopiero chcą dołączyć do Nexusa, kupcie sobie więcej bohaterów. Żeby nie byli aż tak bardzo do tyłu, żeby mogli sobie właśnie więcej bohaterów. Zwłaszcza jak ostatnio Blizzard dawał bohaterów. Dokładnie, to jest mega spoko. Ja dostałem Utera, z tego co pamiętam. A to można było wybrać. Ja Tylandę. Mogłeś wybrać, nie. Które. Ja dostałem Utera, po prostu zalogowałem się po zakończeniu sezonu. Bo jak miałeś wszystkie inne postacie, jakie jakby były w tej promocji, to nie. To jest tak po prostu, że miałeś tylko jeden obrazek do wyboru, ale tam mogłeś dalej, że nie te i powinny trzy inne wyskoczyć, a jak dalej nie, to 4000 golda powinieneś dostać. A to nie, ja po prostu zalogowałem się, miałem na zasadzie Utera takiej, że tak dostajesz portrety za oglądanie turniejów na Twitchu, to ja po prostu wiesz, zalogowałem się do Hotsa i dostałem Utera i tak wow, okej, okay. Spoko. No i to jest no spoko. Chętnie to jest, przyjmę, no. To jest bardzo fajne traktowanie graczy, zwłaszcza tych graczy, którzy grają dość długo. No miałem tam 3000 gier, więc no, i z samego, że tak powiem, od Open Bety, nie, licząc, bo potem jeszcze nie liczę 1200 meczy z Alfa i Bety, nie, Closed. Także to mi się bardzo podoba akurat i to chyba we wszystkich grach Blizzarda, że po prostu ta firma szanuje graczy pod tym kątem. No w StarCraftie powiedzmy, że troszeczkę mniej. No StarCraft to jest troszkę coś innego, to jest inny typ gry, prawda? Inaczej to wygląda. Mogliby dawać trochę więcej hajsu na turniejach i to myślę, że to też by napełniło koniunkturę graczy. Znaczy by też jakby organizacje inne bardziej inwestowały. Tak, o tym mówię, nie? Że po prostu wiesz, że więcej nagród, większy prize pool i tak dalej, to więcej inwestorów, większa koniunktura graczy, prawda? Bo więcej turniejów. No, zanim to zrobią, to mogliby ulepszyć model Arthasa. Miejmy przede wszystkim priorytety, no. Jakiego tam Arthasa? Polepszyć Kerrigan. Nie no, Kerrigan wygląda wspaniale jak. Zobaczcie sobie Arthasa, no. Pożal się Boże. No, ale to Protoss, no. To nawet... Arthas jest super. Arthas. Ma to jakieś podróbkę księcia, ojcobójcy, królobójcy i w ogóle nie. No ale zobacz na jego miecz. Jak plastikowa zabawka wygląda, nawet nie jest ostry. No ale to przecież, mówię taki, wiesz, i patrzysz, ma ten kolor i usta mu widać. To nie jest Protoss, to ma być usta widać. To Protossy nie mają ust. No ale nie, ale zobacz sobie na każdym cinematiku albo na obrazku przedstawiany Lich King. Nie widać mu ust. Dokładnie, nie widać. To fakt. Na jednym widać. Chyba.
Wszyscy ściągają Peter, żeby być w telewizji, no widzisz? Sława jednak wymaga paru rzeczy. Wow. Poświęceń. Lich King. Jak sprawdza. Nie wierzy, posta. Nie wierzy mi. Tobie nigdy. Oszalałeś chyba. Może jakość nie jest zbyt dobra, ale to no jest cinematyka. Cinematyka jest dobra, ale ale zobacz też, że pancerz, on... Lich King nie ma takiego złotego pancerza, takiego złotego. Masz na TS-ie. Masz na TS-ie. To jest cinematyka wodka. Widać mu usta. Nie widać oczu, ale widać usta. Nie kłóć się z Ico, bo zaraz będzie flame. Nie, po prostu jak jestem czegoś pewny, to potrafię ostro schejtować. Zbyt wiele razy to intro widziałem, że tak powiem, ale podczas czekania w kolejce. O, to nie wybrałem grę. Wodylka. To jest z wodka. To jest z wodka. Z wodka, z wodka. Jakieś tło dziwne. No bo to jest, to jest po prostu print screen, nie? Entaro Artas? Co znaczy Entaro? Entaro? No. Takie przywitanie protosów. Taki chwała, coś takiego. Artas, no to tam zmienia się ta postać, czyli jak był Entaro Adun, była Entaro Tassadar. Zawsze to jest taka pochwała tej... takie propsy dla tej osoby, która... Dla tej takie takie okay, z szacunkiem, nie? Z szacunkiem, tak? I takie to jest w formie przywitania właśnie. Protoskiego takiego. No, mega spoko, powiedziałbym. Motyw. Okej, 30 sekund, idziemy. Ale trala. Już nie KT, ja KT nie biorę. Biorę! Biorę! Oczywiście, że Gazloa. Wiem, że jest dobry. Niech random nie bierze wikingów, bo padnę śmiechem. Specjalista. Weźcie go, ten Gazola. Zagara, dobry pick. Gazol, kurde, JJ36. Ale weź tego Gazola. Wziąłem. Tam kliknąć musisz, login. Kliknąć musisz jeszcze. Dokładnie. Ale ja go wziąłem. Dobrze. Nikt nie widział, nie kłam. O, Alexon ma flip horse'a. Weź... Ty też mieć. Gravi bomba? Odyn? No właśnie się zastanawiam... No, zastanawiam się, że tak powiem... Dwa razy Samuro. Może Odyna? Laser. Ja też chcę Samuro. Biorę Odyna. Bierz laser. Chociaż Odyn Odyna teraz ma ten... Halo, ktoś się zainteresował tutaj? Czym? Nieważne. Na zębu do dobicia Lexon. Ubity! A, ubiję! O, ja też. Kurde, 13 sekund, o ja cię. A JJ sobie bije tam mnie. Bije, co nie? Co jest? Bije mnie! Ale szybko schodzi. Nie ma mnie tu. To jest ten prawdziwy. Ej, no to razem trzeba wyjechać, bo tutaj. Ramy. Ej, on tutaj jest. No nie był prawdziwy. Nie. Zgarnięty. Dobra, spakuję tym. Uciekam. Dobra. Ty, zajebiście mi tym trochę. Jaki skromny. No, chyba jesteś dobry. Nie no, kurde, części tych jest. Oj, wbija. Kurde, przeżył! Na takim low. Ej, ale nie fidujcie mi tu. Powiedziano, że żaden feeder. Gdzie drużyna się mną nie interesuje.
To, że jak jest dwóch Samuro, to jest problem, bo ja nie wiem, ile mam liczyć klonów. No właśnie. Dobra, czekam na ulti 14 sekund. To był prawdziwy? A za nieprawdziwych też dostajemy jakieś punkty? Nie. To raczej nie. Oni mają dwóch Samuro, piacie. Puszujcie mid! Dokładnie! Czat nam radzi, żebyśmy puszowali mida, jestem za. Good idea, go push mid. Mam grawi bombę. Ale muszę przeżyć. Musisz dobrze ją rzucić przy okazji. No właśnie. Ją trzymam. Pomuro mnie goni. Dobra, idę przeżyć. Ja teraz nie wchodzę, ja czekam na jakiś engage. Masz. Kurna. No to jest prawdziwy. Był. Dalej jest. Kurde. Nie wierzę. Ten jest prawdziwy. Oj Boże, next. Pięciu Samuro, 15 postaci. Normalnie pięciu czerwów. Idę na bota. To rzeczywiście, 15 postaci jest. Wyobrażacie sobie pięciu Samuro? No właśnie to powiedział Naxon chyba. A! To czat powiedział. No ja nie czytam czata w tym momencie, więc... Imba po prostu. W sumie możemy to jeszcze wygrać. Chodź mi bardzo. Te Samuro, kurde, czyści nas. Tu prawdziwy jest. Jak rozpoznać, że on jest prawdziwy? Nie rozpoznasz. A jakbym miał, powiedzmy, Malfuriona z tym... No patrz, jak uciekł musisz... i... Albo wiesz co? Albo musisz być... Jakbym miał Tasadara z odkryciem. Musisz być Obserwera wiedział, i musisz tak. mieć Overseera. Ja, wiedziałbym. Tasadar byś wiedział, po prostu. Ewentualnie to musisz to... poprosić jakiegoś Tarana, żeby ci rzucił skanę. Overseera, tak, oczywiście Overseera. Tak, wiem, jestem trollem. Lunara. Czym tu grać? No, czemu mam supporta? Krigan biorę. Gravi bombę, wiesz. I będziemy lecieć. Ja łażę z Gazlowem. Ja biorę Lunara. A wielce przeciwnicy wzięli, nie widać, więc będzie się zabawa. No właśnie zawsze jest zabawa i ty jest fajny. A batury to by było tak, że ten, żeby się z plaskacza wszyscy bili na minie. No jeszcze wiesz, z hosty, nie? No gdzie jeszcze by dodali taki, ten dźwięk, taki plask, albo rękawicę mu dać. Teraz mamy jednego Samuro, Mediva, Gazola, Tyrande, Chromie. Kurde, oni mają lepsze pin. Jakieś lepsze postacie mają. No to nie za oszustwo. Mają też. Mają Mediva, ale Mediv... W sumie... Medyk nie leczy. Bez talentu, za bardzo. Zda z tym to. No nie leczy, ale ma te tarczo chromy. Idziemy na nich. A, tu na dole, halo. No ale mam lagę. O, uwaga! Uwaga, to ty uważaj! Zginie, jest. To dobrze nam idzie, no. Idziemy, wygrywamy to! Stakujcie się teraz. Ja muszę iść na nich, bo jak nie będę szedł na nich, to będziemy przegrywać. Ja, bo tutaj ten. Trzeba bić. Bijemy, stack do heala, stack do heala. Bij bossa! Z tym supportem. Dobra, poszedł. Super. Tu jest chromi. O, ale blisko. Nie bita. Cofnąć. Kurde, zabili nas wszystkich. Mów za siebie. Nie starasz się. Pojawi daleko. Samuro mają, stary. Nie mając się gdzieś.
Excuses, excuses. Kurna. Ale na nią skoczył, pokczam. Kto? Mamy lepiej. Na górze są, halo. Drużyno. Ej, co jest? No, samuro mają. Widzimy. Uleczył go. Oj, padnie. Jej. Nie mam many i psu. Ożeż kurde, na mnie musiałeś to robić. Gdzie ten film? Biegnij, Kusko, biegnij. Ej, czy tu my nie zbijamy tego jutro? No bo go tu nie ma, on dopiero na dole jest. Znaczy, tak. Jest gazu, tu jest gazu, dobra. Zginie! Musi. Ja na to liczę. Nie zginął, czyli nie szukuję. Ej, pomóżta! Jest tutaj! To prawdziwy? Tak, tak. Nie ma go. Ej, nie ma go, fajnie. Jemy ich. No to nie jest. 30 sekund. Próbowałem go złapać, tak? Ona to niszczy. Musisz mi rzucać to, Boże. Zginęła. Dawaj go, dawaj go! Tamten raczej ten, co ucieka. No raczej. Ach. O kurde! Ale mi stoła zrzuciło. Jak go nie wygrywają? No jak to jest możliwe? Nie wiem, to jest jakiś... I co zdezerwował? Żeby chyba więcej raz zabili. Brak ich tak nam czyścili i nagle kurde dalej. Uciekaj, daj mi gdzieś uciec, a nie. Pobijcie tego moba, to będzie 10 punktów. Trzeba ich tu kliknąć. Ja chciałbym. Klikam, uciekaj! Gdzie tutaj ktoś jest? Nie ma. Dobra, chyba wygrali. Never give up. Wystarczy, że nic nie ma. Dwa razy. O nie, zabił mnie tamto. On mnie zabił. Kto tutaj zafidował? Ludzie, medyk mnie zabrabiały. To? Aleksan? Spadaj. Panika zginęła ci razy. Co za figer po lunar prostu. Lunar, normalnie jakby 5 lunar? No stary, na tego Immortala, ten Immortal schodzi szybciorem. 10 punktów, jeb, 10 punktów, jeb. Tyrande mogłaby się to sprawdzić. To mi się sprawdzało przed nim. Nie ma talentów generalnie, więc Morales nie wiem, czy by się sprawdziła.
Morales, tak jak mieli Samuro, to jest... Nawet imo nie wiedziałem, że mieli Samuro, ale to i tak by było takie... Blisk. No właśnie, co tu się opłaca generalnie, bracie? Jaką widzicie tu postać, taką imba już po tych kilku grach? Nie widzę to... żadnej, szczerze, mam spoza Samuro. To nie jest Samuro, tylko... Nie, znaczy, chodzi o to, że on ma imba z tymi cieniami, nie? Więc wiesz, tak. Masz dwóch Samuro przeciwko sobie, to masz sześć kurde postaci, które teoretycznie mogą być prawdziwe, nie? Teoretycznie Nova też coś takiego ma, bo też ma Decoya, ale nie porównujmy Decoya. No właśnie. A tutaj możesz wybrać ulta i kazać każdemu cieniowi to robić. Ale i to bardziej jeszcze, chodzi o granie, czy to bardziej się decydujemy? Chodzi o to, że on zadaje obrażenia, że te cienie zadają jednak jakieś obrażenia wszystko. Jeszcze dodatkowo... Ale to też zależy na co się decydujesz, czy te pani Sherry, czy bardziej te teamfighty. My to bardzo takie rozjechane tutaj mieliśmy, bo jedni albo bili Mornala, albo... Powinniśmy się bardziej zgrać, moim zdaniem. W czwórkę powinniśmy po prostu łazić bardziej razem i starać się na teamfight lecieć, bo to chyba tutaj ma większe znaczenie mimo wszystko. I wtedy dopiero atakować Punishera. Czyszczasz ludzi i zabijasz Punishera. To jest problem chyba w tym, że my nie mieliśmy względu, wiesz, w zasadzie po prostu YOLO, nie? I dobrej zabawy. No tak, ale możemy pomyśleć o tym, żeby w następnej grze już tak bardziej serio. Wiesz, tutaj tak naprawdę trzeba też rozkminić to, jakie piki są dobre na daną... No danego Brawla. Znaczy nie chodzi o to, czy z danego Brawla, chodzi o to, że z możliwych pików co jest najlepsze, nie? Bo to masz zawsze randomowo, nie? No tak, ale mimo wszystko masz jakieś możliwość wyboru i fajnie, że widzisz co wybiera drużyna. No trudno, żeby jeszcze tego nie było widać. No to byłoby głupie, no wszystko. To już by było totalny hardcore, nie? Fajnie, że nie widać tego, co wybiera przeciwna drużyna. Bo dzięki temu... To byłby, wiesz, blind counter teraz był, jest tak naprawdę, nie? Że jeżeli skontrujesz, to super, jak nie skontrujesz, to jesteś czarny, nie? No papier, nożyce, no niestety. Nie mów przy mnie tego, bo dostaję normalnie ogników w oczach. Dlaczego? Mr. K. PO2. Aha, okej. Tyle nie ta osobistość na psychologii. Dobrze, rzut monetą jest fajna. No co? Rzut monetą jest fajny. Wiesz, wiesz, walka o pierwsze tak, miejsce. Kiedyś ktoś tak wygrał Ligę Mistrzów. Nie wiem, walka o to było jeszcze to chyba. A może jeden, no bo to jest 25, nie? A. To samo Wikingowie. Co tam chciałem powiedzieć? A. Wiesz, tutaj teraz masz Wesga w Chinach, będzie. No tak. Rzut monetą decyduje o tym, czy wygrasz 400 tysięcy dolarów, czy nie to wygrasz. Świetne. Genialne. Myślę, że pan K by się bardzo ucieszył. Dobra. Znowu ta sama mapa. Oh, wait. Pani Sheraria. Zobaczymy, jak to zadziała. Ale mutatorów chyba nie sprawdzaliśmy, bo czy tutaj nie ma mutatorów? A to da rady w ogóle sprawdzić? Chyba nic nie było na razie z tym. No właśnie, więc tak trochę... Troszkę jesteśmy... Bo mutatory są, że tak powiem, też w Brawleru, nie? No właśnie, tam było coś takiego o mutatorach i tej trzeciej opcji jeszcze. Ciekawe, czy to zmienią. Bo za dwa dni. Zobaczymy. Jak nie, bardziej w środę. Na pewno nie. Ale w środę... Jeżeli jest wszystko podpięte Pelikanów, system zmian, tak jak jest w WoWie i tak dalej, no to myślę, że jak najbardziej. Mam tanka. Gazole 2! Artasa jest to brać? Myśl. Lastuna? Artas? Myślicie? Ja, no Baraka. Diablo. Diablo? No... Artas niby sam może więcej wytrzyma. A Nubę możesz wyjść z nieciekawej sytuacji, więc... Your choice. Dobra. Gramy. I popatrzcie, jaki Lexon wziął raka. Sznowa? Śmieszek, haha. Mam nadzieję, że już jej usunęli tego buga. Co mają przeciwnicy? Samuro. A nie. Nie ma Samuro. Mamy szansę. Żartowałem. Wezmę to. Murki! Jest szansa.
Pewnie ten Murki będzie miażdżył. Pewnie tak. Pamiętajcie, że te areny się różnią. To są chyba dwie, albo i więcej. Nie, ale jest ta sama zawsze. A nie, faktycznie. Zawsze są te same Punishery? Tak. Chyba nie. Tak. Bo to jest Punisherowa. No tak, ale chyba są trzy Punishery, prawda? Ulti! Nie dał rady. Poszło. No, tak, teraz się wymieniliśmy 2 na 2, nie? Nie bardzo jest 5-8. 1 na 5. Bić pani Shera, bić pani Shera. Moje działka cały czas biją. Ej, dobrze, mam teraz przewagę. Ej, ale to trzeba utrzymać. Chyba źle robię. Minuta do ulti. Szybko zbijmy tego ich. Dobrze! Przybiegł. Paga, znowu są OP. John Cena! No, w sumie! Hardkorowy koksu, kurde! Uwaga, idą na Leszek, John Cena. I jakiś ten, który skacze był z tego stanu, kurde, jak to był Paweł Jumper, o. Ten co Paweł skacze! Uwaga! Kurde. You have been slain, hero slain! Oni mogą ulti to wygrać. Ulti mam jak coś, uważajcie. Ja też mam ulti. Trzeba ich ładnie złapać. Czemu ja Murkiego w kondycji? O, zabiję. Weźcie go, weźcie w nogę. O, nie trafił. Skoczył mi na głowę. Ej, bo zaczynamy to przegrywać. No, zaczynamy właśnie tutaj jakoś tak kiepsko idzie. No jeszcze nie. Sylwana ładnie ciśnie. Znaczy póki co wygrywamy, nie? Ale... Nie, czy nie lepszy byłby tutaj triple tap tak naprawdę na nowie, na to rozwiązanie. Nie. Chociaż nie, no bo tutaj jest krótszy cooldown, nie? Czy może nie chodzi o krótszy cooldown, ale więcej postaci trafisz. Yeah! John Cena. Wow! Mishap. Okej, coś się udaje. Coś się udaje. Sekund do ulti. Bo zabiję, tylko muszę dać słowa. Zabiję. Dawaj, dobijmy go. Czego? O, jest. O, szpizot. Nie trafiłem. Kurczę. Ja go wygrają to teraz, oryginalnie. Jak nic, to wygrają. Mają lepszy late game. Lepszy late game! No rzeczywiście. Mają lepszy late game. Okej, jak my zbijemy, to może wygramy? Jak oni zbiją, to wygrają.
Jak my zbijemy i zabijemy, to wygramy. Także dawać. Wygrają to, nie da rady. Zabiją go. No kurde, ten Muradin... No zabijcie, zabijcie coś, tak, dobrze. Dobrze. Jeszcze jeden! Jeden! Dawać go, dawać. Yeah! Pierwsza wygrana na końcu się udało. O, jest to pod wrażeniem. GG, proszę państwa! O, nowa SLA. Tutaj, ona to fajnie bierze pierwszy, lepiej puszczę Mida. O Boże, nie dałem, powiem tak, rozgrywka o wiele lepsza niż... Lepiej, normalna. O kurde, ja mam healę. No tak. O, dobra, ja mam... Ja pierdolę. Regara może? Sylwane weź. Sylwane. Tyran ma sens. Jest, tu żebym się ściwił. Weź Karaziwa pod Seven Sides Strike. No! No! Może. Będziesz ratował. Czy robogoblina tu wziąć? Weź bombę. Bomba. To byłby lepszy kombo, potem ten Seven Sided Strike. Ej, co się dzieje? Mają Morales. No kurde. Petardę mają. Pingujcie, GG. Double support. Wywaliło mnie? Tak. Tak. Jesteś nudem. Error. Error. Musisz zalogować w tyle. Dobrze. Ale nawet dobrze nam idzie. Oczywiście. Dobry seven-sided strike, to nie? Idealnie, nie? Przy wszyscy patrzy, Lexot medytuje w powietrzu. Cicho, ja tu biję Immortala. A, no to się skup się, Lexot. I ty, i co? Zatkało się. Musimy obronić tego naszego. Kurde, zginiemy. Zginiony. Trzeba to jakoś dorwać. Ale zbejtował. O, ale będzie nas tu robił. Tak czułem. To za dobrze? No ładnie to zrobił. Rip. Jak to tam żyje? Kurde, mają double support, to wygrają. A my nie mamy double supporta? Nie. Tam się nie liczy. No i musimy się odrobić. Myślę, że zero. Ale my nie wiedzieliśmy, na co gramy, więc... A co macie przeciwko sobie? Z pięciu gadlołów? Weź go zabij, weź go zabij! To jest bot! Ja jestem botem! Biję tamtego, dalej. No nie padnijcie. A jak padnę, to co mi zrobisz? Tak myślałem. Znajdę cię. Jeszcze raz padniesz. Teraz musimy iść z naszym. Dobra, to ja muszę wychilać się muszę. Znaczy, mamy tyranę przecież. Jeszcze ulta mu zażyczy, tak, dobrze.
czy nie jest dobrze. No, jest na rozrównania. Dobra, testuję rejoin. Ciekawe, czy to zadziała w ogóle. A to wywaliło cię? Nie nacisnąłeś tego? No, wywaliło mnie w ogóle. Całej gry. Aaaa! Szelaga mnie. Halo, drużyna! Teraz zabicie. Nie wiem, no dwóch nie żyje. Taka drużyna. Jak stoicie? No, na razie jeszcze stoimy. 64 do 56. To teren defiduje. Niech ktoś go spinguje i niech robi coś użytecznego. No, spingowano. To, Sylwan ja? No, ja jestem Sylwaną. Nie ma za co. To się ciesz. Rejoin nie działa. Mogę od razu powiedzieć. Tak. Zróbmy z serwerami i tak są. No, no też nie, ja miałem jakiś błąd. O, ale to na mojej grafice. Grali, kurde, zrobili comeback. Pelikan was wykaruje. Pelikan się sprzeda. No szczególnie pewnie będzie tak, że dwie osoby będą mogły brać czoła Bogala. Ciekaw, czy w ogóle można będzie czogala wziąć. Dlaczego nie? Widzimy, tak specjalnie zrobiliśmy, żeby gra była dłuższa. Reynor i Wala tutaj bez sensu. Zobaczmy już. Będę łapał. Normalnie grajmy może być. Dżedzia dalej nie ma. Dżedzia gra trzyma po raz. A beka. Mam error. O! Bo to jest beta. Taka PTR. Nie wiem czy... O, nowa mapa! Widzę, że nowa mapa. Właśnie miałem powiedzieć, że zobaczcie, że widownia się zmieniła. To wszystko się zmieniło. Bo? Gdzie my jesteśmy? No, w tej takiej podniebnej części, nie diabolicznej, tylko tej takiej lepszej. Ja mam preferring brawl. Ej, te lizardy w ogóle, na którym ja jeżdżę, one wyszły już, czy jeszcze? A nie, no, one już wyszły. Poczekajcie, bo wy gracie dalej? Tak, no jo. 1-1. Dawaj, co ja cię leczę? Chciałem. Tak, dokładnie. Zabrałem za bardzo. Już. Ale bez przesady. No faktycznie, trzeba jest zniszczyć ten. Leczyłeś! Studnia. Na studni to lepiej. Jak się ładnie audio wypchnęła, nie? No, w cztery będzie ciężko, nie? Co nie powiesz? Oh my god. Tak są, weź zabiję kogoś. Ta, jak? Stary, to jest ten sam. Sam nie zabiję. Tak nie działa. Ja myślałem, że ty wykrujesz, tak są. Taki prost, diament i w ogóle. No, ty jesteś diamentem przecież. Stary, to nie ma osoby o podobnych umiejętnościach jak twoje.
Jaki błocie zleciał. Oj, dobrze, tak jak teraz, no. I comeback is real. Cię nie nastakują. Jakie ty masz staki? Mięso. Aha, a właśnie ty wyskakują ci te kulki mięsa, tylko z bohaterów. Kurde, on ma te... A tu na zewo mnie zajebie. No fuck. Teraz pelikana wywala. No, ale już ale jest... pelikan joinął. Pytanie na czacie, kiedy wychodzą areny normalne do Hoxa, już odpowiadaliście. 17. 17, więc już niedługo. Na pewno spokojnie pograć. Biegnę, ale tak nikogo nie zabiję. To nie mają dwóch supportów, to support, a my też mamy. Chudę, aha. Słuchają. Nie mają w ogóle studni, dlatego nie jest studni. Się mogę wbić w sumie. Muszę znaleźć ich fajnie. Tutaj. O. Ja pierdzielę! Chromia. Chromia im zrobiła. Jeszcze ucieka będzie, kurde, taki bezczelny. Ale mi kurde zarzucili fokus. Pelikan feeduje. Braj. Czemu wy to obchodzicie zawsze? O, i to wiesz, ja sam mogę z tego wyjść, nie? What? Coś to... Greymane dobił. Czego? Aha. Portrety na peterze. Jee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 
Na pewno będziesz miał na co wydać. Tylko ja mam taki jakiś długi loading, tym? Tak. O, też mam już. A nie się jaraimy. Jeszcze jedną gramę? Ja nie mam portretu, nie wywaliło. Tak wygląda portret. Ciekawe, że nie chcę dołączyć w momencie, kiedy jest growla wywala. Życzenie gold 1000 sztuk. Fajnie. Czy ja coś mogę kupić za te 1000 sztuk? Samo. Awesome. Coś jeszcze dostanę? Patrzcie, i teraz mi zlagowało. Może to. Powiem tak, to jest łatwe, szybkie 1000 golda tak naprawdę, bo i się można fajnie pobawić przy tym. Dokładnie, no, dokładnie. I to krótko trwa, jak widać. To nie trwa zbyt długo, dokładnie. To jest. Choć teraz wyszła taka moba na Steamie. I co przyjmij przy okazji? Battle Rita? Nie, dokładnie, i to jest ta sama zasada, tylko że na Battle Rita masz coś takiego, że po jakimś czasie ta arena się zwęża, nie?
ale to, też masz to... To nic dziwnego, że tak szybka arena wyszła. Dokładnie. Myślę, że to też dlatego, z tego powodu, nie? Przecież to było chyba powiedziane, że w tym roku nie będzie. Znaczy nie, na blisko nie w zeszłym roku mówili, że w przyszłym roku, czy że w tym, nie? Tak, ale chyba ktoś w tym roku mówili chyba, że w roku nie będzie. Znaczy, że w tym roku jeszcze nie będzie. A tu taka niespodzianka przed Bliskonem. Ciekawe, co na blisko nie będzie. No, ja podejrzewam, że może... Podejrzewam, że ten Bliskon będzie bardziej dla Diablo przeznaczony, mimo wszystko. To ta gra jeszcze istnieje? Dead Game 3, tak? No? Dead Game 3. Znaczy wiesz, nie chodzi mi o samo Diablo 3 jako tako, ale... Być może jakaś zapowiedź dodatku czegokolwiek, nie? Chodzi po prostu samo... tak powiem... Anniversary, nie? Witamy do Deisty. Może jeżeli masz ochotę, to wbij na naszego TS-a. Jeżeli chcesz. Napiszę czemuś? Napiszemy. Poszło, witamy. To jest nasz gość z czatu, tak? Jak rozumiem. Tak. A jak nie, to witamy. Tak, z czatu. A jak nie, to witamy tak czy inaczej. I tak zagramy. Tak, z czatu. Jest Dadaista, ogląda nas. Świetnie. Nie ma potrzeby. Możemy tak pograć, więc czekamy, aż klikniecie. Ready, albo gotowy. Ready. Taki przycisk. Lexon. Witamy na Blizzon, tak w ogóle. Ale to nie jest Discord. To nie jest Discord. No, to jest TS. Ale mi pisze, że nie ma Discorda. To jest TS. Discord niestety ma słabe serwery. No i trochę obciąża, szczerze powiedziawszy, trudno mi się, znaczy nawet jak Skype'a mam odpalonego, to trudno mi się w ogóle w co gra. Więc to jest jakiś taki drobny problem z mojej strony. Przemtowa, ale myślę, że nie tylko, bo myślę, że jest dużo graczy, którzy grają na słabych ustawieniach. No może tak, abym powiedział Diablowa, nie? Nie wiem. Nie ma to jak Terran 1 po prostu i tyle. Tak, Terran 1 i tylko z StarCrafta 1. O co chodzi z tym Terranem 1? Pisz sobie na YouTubie Terran 1. Panie, ta gra zrobiła... Albo Terran Tame. Bo to jest to samo. Dokładnie. Ta gra, to jest muzyka, która ma 17, prawie 20 lat. Z StarCrafta 1. 18. To jest podkład pod rasę Terran. No i obecnie... I to jest jedyne, co się udało Terranom. O Boże. Shots fire. Shots fire. No, sekundek masz nawet więcej, póki się gra nie wczyta, nie? No, gra się nie wczyta, nie ma problemu najmniejszego. A nie, sorry, nie. Terran 1 to jest po prostu jeden soundtrack. A tak poważnie to jeszcze Tristram jest oczywiście fajny z Diablo, prawda? Są to dwa takie klasyki, które na pewno na liście... Tristram, przybyli. No i można by było powiedzieć, że Tame z WoWa, ale ten z Vanilli, nie? No. Też taki, wiesz, taki toporny i tak dalej. To jest takie top 3 muzyki blizzowej. A przynajmniej najbardziej rozpoznawalnej. Zaraz się pewnie burza wystąpi na czacie. Tak, zaraz będzie, że Protoss. Tak, przecież. Protosset. A co ciekawe, to, że muzyka Terran jest imba, mówi nie kto inny jak Zer. Tak, to jest najśmieszniejsze.
No, ale to też powiedziałem, tak, że to jest jedna rzecz, ta Szteranom udała, nie? Bo w ogóle się cieszę, że zostały wprowadzone te dwie nowe mapy StarCraftowe. Czekałem na nie bardzo długo i wreszcie się doczekałem i z taką oprawą, więc no pomimo tego, że nie za bardzo podoba mi się Braxis. Braxis to jest z nukami czy z przeróbka kopalni? Nie, to jest Braxis, dwuliniowa. Czyli przeróbka kopalni. Tak. To powiem, że ona mi się bardziej podoba niż nuki. Nie podoba mi, znaczy mi się bardziej nuki pogodowają z tego powodu, że tam masz więcej możliwości. Jakieś takie, nawet comebacki. Ale właśnie na Braxisie można się powalić w trollogamingu do typu... A to prawda. Wiesz, pięć specjalistów, nie? Tam specjaliści są po prostu świetni na tamtej mapie i bardzo, bardzo dużo dają kampy. Tak. Można kiedyś powtórzyć, Blizzon troluje. Mam też na YouTubie. Tak, świetna zabawa wtedy była na palniach. Tylko trzeba by było Senina jeszcze naciągnąć. O tak, Senina, jak chociaż to można robić wszystko tak naprawdę. Pozdrawiamy w ogóle. Macie problem z odpaleniem StarCrafta na tym, na firmowym, w sensie pracowniczym laptopie? Odpalcie go przez edytor map. Działa. Można i tak. No. Myślę, że te artworki, to ten ekran wczytywania też zostanie zmieniony. Znaczy artwork mapy? Wydaje mi się, że nie. Chociaż bo nie, bo tylko to jest w sumie usunęli immortalów stąd. No, się no dokładnie, no pusto to też, faktycznie. Tak to jest taki placeholder teraz. Bo na nas. Tak. Teoretycznie nie muszą tego zmieniać, ale by się przydało. No, przydało. Bo wiecie, nowi gracze mogą być zwani trochę, jak zobaczą coś takiego i będzie inna mapa. Ale wiesz, to z kolei wiesz, Punisher Arena. Więc poniekąd nawiązanie do tej mapy z no, nie Diablo. Wiem, nie wiem. W Hearthstone dalej się motam, jak mam 18 tych slotów, tak że... najpierw narzekali, że jest ich za mało, teraz narzekają, że ich jest za dużo. Ale czego, że jest za dużo? No slotów. Bo nie wiem, czy wiesz, ale kiedyś było tylko 9 chyba tych... Ale mówisz o dekach, tak? Tak. Tak, deka. I jak dobra. Gracze, powiedzmy, macie Biorę Morales. Mówili po prostu, żeby było ich więcej, to Blizzard mówił, że to może być zbyt skomplikowane dla nowych graczy. Że będzie więcej deck slot. Nie wiem, czy jest dobry pomysł, żeby brać Lili, żeby brać drugi. Chociaż nie. No, Uther lepszy moim zdaniem. Mogłem wziąć Medivha też, ale... Drugą fascynujące jest, bo zergi ewoluują, co nie? No. To ciekawe jest, że wyrobiły Kerrigan ten... Obcasy. No, ale co, żeby było zabawnie... Kerrigan... A co, żeby było zabawnie, Kerrigan o tym sama wspomina, jak zbyt dużo no, tak, zakrykasz. Tak, jest. Albo... raz jestem zergiem, raz jestem kobietą, raz jestem znowu zergiem. Bizarre, zdecydujcie się. W ogóle mam ping 200. Także ostrzegam. Let's get ready to rumble! Rumble! JJ, wchodź. Teraz. Dobre. Ej, Beskid, to lag is real. Dobra, lejemy. No ale ja ciągle, spokojnie. Jestem za Garac, ale nie ciągle. Ale się Pelikan zablokował? Nie, powiem wam, że Kerrigan tu się sprawdza. Autentycznie się sprawdza. Nie bijcie się teraz. Już się bije. Za późno. Musimy skoordynować te ulty. Oni biją nam to studnie, nam biją. Tankuj, to fajnie, Aleksyn. Jak się leczy, to nic się nie zrobi.
Chyba, że mnie zabiją. Dobra, te się uparły. Ale faktycznie jest lag, nie? Ja mam ponad 200 pingów. Ja nie mam. Piwo w tym momencie. Chociaż nie, bo to jest w Ameryce chyba. Tak, to jest Ameryka. Nie jest Ameryka. Tak. Ameryka. PTS, PSTK są na Merce. Naprawdę? Tak. Oczywiście, dlatego masz laga. Bo zawsze tak było. Wow. Dzięki za leczenie. 8. To uciekaj do bazy teraz. Dobra. Dobra, leją nam, leją nam. Czekajcie. Wszyscy razem. I... Ryb. Masz kurde. Nie zamieniaj mnie. O, tam Brighton. Lecę, żyj. Ale co? Pomóc ci. Nie jest łatwo. Dawaj, co? Ja cię piłuję. Leżę. Wy się lejcie, ja biję Montalo. Właśnie taki deal? Może być. Super. Zjadło. Comeback. 10 sekund do ulti mam. Wszyscy żywi muszą być. Też mam 10 sekund. Kurda. Nie mam mady. Musimy wycofać. Dobrze. Zjedzmy go, dawajcie. Dawaj go, nie, uciekaj, JJ. No, za późno. A, jak enemy nearing victory? Jaki student, co tak szybko? 85 się tośmy. Albo Zagara bije Immortal. Szkoda. A nasza Zagara nie bije Immortalem. Lexo, nie fiduj tutaj tak bardzo. Nie fiduję. Będzie się tam zaoraj. Nie mogę. Odsunęłam. Chodź tu! Dobra. No i co, ale... że chodź tu, co ci to da? Coś się mówiłem do ciebie. Pierwsza raz. Ja nie mam many, więc jak nie strzelam. Kurde! Dobra. Dobra, biorę trandę. Ty, ja biorę jeszcze raz nowe, bo nowa była zajebista. Tyrande? Czy to taki dziwny skład? Tyranda. Nie ma demeza. Nie ma damage'a, ale mam to. No, nie Kleks mi wybiera nowe, to nie ma, no. Czemu nowe? Bo tak. Na Zygmo może być dobry i... Lecą to, że wyleją... Brać brefa czy kataklizm? Brać brefa czy kataklizm? Ja idę w Starfall. Kataklizm. Trzech supportów. I chromie, no to chromie tak. Trzyma mi są.
chromi. O szkudę. O, ten taniszem wnętrzny jest. Myśmy ich pozabijali, ale nie się wyrobił. I mnie źle. Dobra, wrócić. Dobra. Uważać na chronie. Tu stoi. Ja już właśnie próbuję złapać, ale nie. Trafiło coś. Próbuję, ale mi nie idzie. Usują mnie! Dzięki. Możesz. Będzie ta chwila. Ja nie widzę. Zajdę. Ale takie rzeczy to tylko w erze. Nie wierzę. Kurde! Ła! To jest jeden wielki rozpiszczel. O Boże, co mi na losu wszyscy. Takie piękne. No to jest dobry wala. Wiecie? Bo on nie ginie. Jak nie? Żeby was zabierzesz. Znaczy generalnie nie ginie. Dawaj, pani Shara. Uwaga. O, przesunąłeś mnie. Kurde, zabiłem, ale zginę. Typowa nowa. Chodź tu. Aż. Kurde. Spowolniony, przynajmniej tyle. Felika będzie kał. Na X. Boże, jakie lagi. Chociaż tyle. No, duże są, co nie? No, myślę, że jest skaraz, masz używa tańsze, nie? Uważajcie. Muszę cofnąć. Ale was teraz chromie może duplikować, jak jej nie zabiło szybko. Nie mam za dużo tego killania. Tak, przepraszam. Zaraz złapię, pewnie. Kurde, tarczę jej dał, Medi. Fuck off. W sumie myślałem, że bardziej przegrywamy. Nie. Ja też. Aj, nie zdążyłem. Teraz no już teraz, tak. Teraz na maksa przyjdę. Ło!
chyba nie zwraca naszą uwagę, a to źle. Myślisz, że takie taktyki już mają? Tak. Ciągle nie próbuję cofnąć ten karazm. Ale... Zastanawiam się, czy jak my mamy... Czy my mamy ten sam skład, co oni? To znaczy, mamy ten sam tak, zestaw. Te same role. Te same role? Tak. Samuro my nigdy nie myliśmy. Ale nie o to chodzi. O rolę tu chodzi. O szkurna, przesunąłeś mi go. No bo tak są. Kurde, biją na mnie mortala ktoś. No i co? Ale ja... No szkoda, a chyba jedną rundę wygraliśmy. Kiedyś jedną tam. Kiedyś tak. Przedtem jak nie wywaliło chyba. No tam 1000 golda jest? Jest. To teraz przynieś to 1000 golda do gry, nie? Do live retaila. Do oficjala. Dobra, 21 bo już, nie? No. Czyli co, kończymy już powoli? Nie wiem. No wydaje mi się, że chyba tak. Bo... Ja bym jeszcze zagrał z jedną, jeżeli macie ochotę. No dobra, jeszcze jedną, bo głodny się powiem. Bo i tak się spóźniliśmy. Pykniemy jedną, a potem się... A potem podsumujemy mniej więcej o co chodzi, tak 5 minut i... Dobry pomysł. Masz rację, One More, bo z lewej startujemy. Raz już kaluję, na samym początku gry. No właśnie. A może lewaki, chcemy tak? Na prawo, no. Lewaki. Coś downloading, jakieś dziwne rzeczy mi downloading. Dogrywać po prostu tekstury. Kody ci się wczytały. Zostawię. To maksa. Usa, wirus też gra w hotsy. Wow. Pozdrawiamy oczywiście. Nie pozdrawiamy pana Sabiruksa serdecznie. Tak. Dodaj Ista jeszcze jeden? Ale Sabiruks ma... Co się stało? Czemu to? Rozłączyło cię chyba. Stawi Madiaksa w hotsach. Solo Q. Kurde, musi dobrze klikać. A bo wiesz, no po znajomości, nie? Ten nasz blizonowy troll. No wiesz, pracownicza zniżka, nie? A swoją drogą ciekawe, bo się level nie nabija za areny na tociach. Mi się nabija. Nie wybijać się? A poczekaj, na postaciach, mówisz na postaciach, tak? Bo tak. Na tym, nie, na koncie się nabija. Na koncie się nabija, a hero... No masz rację. Na postać nie wiem. Na postać ale nie. Może dlatego, że te wszystkie postacie są po prostu no. Na PTR-ze. I to nie ma znaczenia. Znaczy, zobaczymy, czy tak będzie na live, no. No zobaczymy. Ciekawe w sumie. A to będzie wymagać no, tam, żeby zagrać w bójce, to musi być tyle, a tyle bohaterów, czy nie? Chyba nie. Jak no jest full random. Bez sensu by było. Bez sensu w tym momencie masz przecież... Nie masz już mieć limitu bohaterów, tylko level na bohatera chyba, nie? Ale nie, podejrzewam, że to będzie tak jak w Hearthstone'ie. Tak jak... No nie, znaczy nie wiem, bo nie wiem jak to Blizzard rozwiąże, ale... W Hearthstone'ie jest to rozwiązane w ten sposób, że każdy kto wbije, który tam przejdzie poradnik, czy wbije 20 level... może zagrać w... Tavern Brawl. I tu podejrzewam, że też jakiś taki niski level będzie wymagany. Mówisz? Konta, nie postaci. Też żeby zachęcić. Może mieć to sens. Do gry. Podejrzewam, że jakiegoś takiego bardzo wysokiego nie ustawiam. Bo to jest jednak casualówka. Dobrze. Ja myślę, że żadnego progu tak naprawdę tutaj nie ustawią. Nie? Nie wygraliśmy nic póki co. Więc... Nie no, jedną mapę. Jeden coin, nie? Mamy jeden honorowy punkt. No.
To fakt. Nie no, ja czuję, że tutaj postacie, które mają stany, mają dość duże pole do popisu. Stany, silence. No. To chyba najbardziej. Wiecie co? Bo coś mi się chyba zbugowało, bo ja mam gotowi gracze 1 na 5, a widzę, że na streamie jest 5 na 5. Jest 5 na 5. To u mnie jest 1 na 5. Może jak wyjdę z party jeszcze raz. No to dawaj. Okej. Okay. No teraz jest. W ogóle cześć, Dadaista. No cześć, witam. Nie mogłem się połączyć z Newspeakiem, bo musiałem ustawić te bramki DNS i po prostu nie patrzyłem i... No, ale spoko. Może cię wspomnę jako takiego gracza, obserwatora z zewnątrz i no też osoby, która zagrała tę poprzednią grę. Jak ci się tu podoba generalnie ten pomysł i... Ja tak generalnie tak chodzę, tak... Nie mam takiego zbytnio komputera, żeby to grać. Czasami mnie denerwowało, że mam katek, ale znalazłem tam, poszukałem. W miarę okej chodzi i... Myślę, że taki brawl, taka arena to jest bardzo dobra odskocznia od takiej, powiedzmy, normali. Mhm. Czyli takie po prostu odstresowanie się, kłapiesz hejta, to można polecić sobie. Tak, myślę, że to jest taki, powiedzmy, do LoL'a trochę, ale random, ale mid. Tylko, że tutaj mamy trzy postacie do wyboru, więc... Mhm. Tak jakby ten dodatkowy reroll jest zawsze przy, powiedzmy, rundzie kolejnej. Tak jak w LoL'u jest na przykład, są dwa rerole, to tutaj mamy możliwość jedno z trzech wybrania, więc bardzo, bardzo podoba mi się to rozwiązanie. Tak, rozwiązanie. A pomysł z Punisherami na środku, na to, że masz faktycznie jeszcze oprócz tego, że samemu że jest ta walka z przeciwnikiem drużyną, że mamy jeszcze dodatkowo tych potężnych Punisherów, którzy coś zaczynają tutaj odgrywać rolę. Znaczy... I te punkty, to rozłożenie punktów, jak ci się generalnie podoba w tym... Jeżeli chodzi o ten sam, że biją się, powiedzmy, dwa giganty i trzeba zabić, no to jest, powiedzmy, taki cel dodatkowy. Bo gdyby takie było się napieprzanie bez, powiedzmy, napieprzanie się cały czas bez jakiegoś obiektywa, no to tak trochę byłoby nudne, powiedzmy sobie szczerze. Tak to dodaje coś, jakiś dodatkowy cel i zawsze można o niego też powalczyć, bo to jest 10 punktów, to jest 2,5 kilo, tak? No... Blizzard lubi sobie dodawać właśnie w hocie zawsze jakiś tam obiektyw do zabrania. Nawet na każdym mapie, jak wiemy, że też mają znaczenie. Nawet na arenie, jak widać. Ale pewnie będzie brawl też taki, że w ogóle nie będzie żadnego celu, tylko będzie naparzanka na 100%. No bo to jest pewnie mają bardzo dużo... No pomysłów tutaj nie zabraknie. No to na pewno. Myślę, bo czy nawet jeszcze... najmniejsza zmiana w stylu, że jeden bohater albo jeden heroik to jest, nowy brawl. Bawienie się imbą generalnie, prawda? Tak, jak czytałem tam, nie wiem, to było chyba na oficjalnej, że tam było, że będzie tryb, w których będą 5 nowy. Więc to byłoby... Oni w ogóle jak zapowiadali arenę, to właśnie dali jako ten przykład chyba nawet. Tak. Tak, to było 5 Nidanów na 5 Nidanów, nie? Tak, to było w trailerze nawet. Mimo, że będzie coś takiego. Nawet bym powiedział, że pewnie będzie zestaw 5 bohaterów i będzie głosowanie. Może być w ten sposób, że będzie głosowanie. I kto jakby większą ilością głosów, no to kompozycja. Przyjdzie. Tak. Słuchajcie, Illidan, Nova, powiedzmy, nie wiem, Thrall. Pewnie będą się skupiać na samych zabójców, żeby nie były się 5 Johan, to przecież będzie trwało tak długo, że normalnie Resident Sleep. No właśnie, to o czym mówiliśmy wcześniej, że
Raczej tego typu sytuacji będą starali się chyba unikać, żeby to po prostu było ciekawe i szybkie. Tak. To będzie skupione głównie na zabójce. Bo zauważcie, że generalnie bardzo rzadko w kilku grach wyszukiwało nam warriorów. Bardzo często specjalistów, healer od czasu do czasu. Ale generalnie w większości to są asasyni po prostu. No ale healerzy to tam głównie mają z tych talentów mocniejsze leczenie. Na przykład Karazim ma traita ustawionego na damage. Zauważyłem. Mm-hmm. Czyli już jest to tak czy inaczej ustalone w jakiś sposób. I też trzeba będzie to trochę rozpracować prawdopodobnie. Przed przystąpieniem do Brawla zastanowić się, co warto, którą postać warto. To też może być dla tych, którzy tylko i wyłącznie po Golda będą przychodzić, żeby jak najszybciej. I żeby chociaż tu wygrana nie ma znaczenia, prawda? Tak, to nie ma znaczenia. No właśnie, więc to jest też fajne rozwiązanie. No, to jednak rozwiązanie graj, wygraj, żeby dostać coś, to nie lubię takich rozwiązań, bo jestem Hearthstone'owym graczem i jak widzę, wygraj 5 gier jakąś klasą, którą nie lubię, to jest mi naprawdę ciężko czasami się ze 3 godziny, żeby zrobić tego jednego questa. Wiesz co, to najlepiej takie rzeczy robić, po prostu grać na boty i... Raz, szybko znajduję ci grę, a dwa, po prostu gra trwa po 8 minut, nie? Na botach, no właśnie mogło być, żeby dało się na botach, ale się nie da. Da się na botach robić questy. Ale to nie tylko to, co jest 7 wygraj? Zegraj 7 tych pojedynków. Wszystkie questy jesteś w stanie zrobić na botach. To znaczy, powiem więcej. Obecnie jest sądzone, możesz sobie zagrać, jeżeli grasz Hero League, to obecnie w hotsie jest tak, że niezależnie od tego. Ale znaczy tak, ja wiem, masz... że w hotsie, tak, tylko powiedziałem o Hearthstone'ie, że... A Hearthstone'ie... Tak, to w Hearthstone'ie to nie, tak, to w Hearthstone'ie nie służy. To mnie krew zalewa, dlatego nie lubię takich rozwiązań typu wygraj 5 tym i tym, nie? No w hotsie fajnie to rozwiązali, bardzo mi się podoba to co rozwiązali, że podczas tej Hero League, bo to było wkurzające, że podczas Hero League po prostu współtowarzysze naszej przygody wybierali postacie, dla które mieli questy. A w tym momencie, niezależnie od tego, którą postać wybiorą, to tak czy inaczej te questy są zaliczane. Więc to też jest takie wyjście do przodu przez Blizzard. Takie drobne rzeczy, które naprawdę poprawiają przyjemność z gry, po prostu. I na tym powinien się Blizzard skupiać, myślę, bardziej niż na jakichś balansach i tego typu rzeczach, bo nie ukrywajmy, że tak naprawdę chodzi o to, żeby się po prostu dobrze bawić i dobrze czuć, a nie o to, żeby... No tak. Kosa. Jedziemy, jesteśmy. Nie szukało. Ostatni nasz mecz wieczoru. Tak jest. Zobaczymy, jakie postacie. Teammate na takich panów. No, 34 poziom na PTR-ze. Wow. Ten pan może być beta testem po prostu. Ale... Niestety to 200... A co jak jest? Może jest. Może płacą mu za to. No właśnie. A ja mam portret. W WoWie. Też mam portret. Nie widać. Ale... No wiem, zapomniałem. Też mam, ale nie ustawiłem. Przybyt, to każdy z nas ma portret. Dobra. Tankuję. Zarya! Ale nie umiem grać Zarya. To jest ten... Zarya? Jest. Jest Zarya. Gdzie ty widzisz Zarya? No ja mam Zarya. A rzeczywiście. Chyba Keltas, prawda? No nie ma innego wyboru. Brać tą Zarię? Gdzie się z Jimmy? Karazima czy Morales? Jimmy, a, mówisz? Jedyny. Myślisz, że woli Jimmy? No graj kiedy. Dobra, Zarię. Fajnie by było, jakby randomowe skiny tutaj były. Na razie widzę tylko, że random recolor jest, a nie skiny. Ale zdecydowanie też byłby skąd. A Malforiona to jest recolor? Co mają? Oriel, Teral, o Jezu. Teraz chyba nikt nie ma psowego koloru.
Tyrael to może być bardzo mocny, bo on będzie... Spróbuję Tychusa złapać. Jaki on ulti? Ja biorę kokon oczywiście, więc będę... O, pał. Oczywiście. Jedną osobę, no, będę się stał healera łapać. Ciekawe, co tutaj ciekawego się znajduje na tej mapie. Już wyszukuje ogóle... się staragów. Już, to... no tak! No ile? Może tak, together? Ło! Wow. No Diablo, dobre. Dawać z tego. Wolfuriona bija. Idę do was. Skrzeszenie. Nie wiem, czy to jest sens. No też to jest skrzeszenie? No i włączył sobie tego. Nie ma czasu na skrzeszenie. Chyba no właśnie. Bierze się najlepiej tą rzecz, która ma najmniejszy cooldown, jeżeli chodzi o damage. No właśnie, raczej. Wiecie, to nawet chodzi o to, że w ogóle nie ma czasu na czegoś takiego jak resurrect, no. To i tak przecież 13 sekund bodajże. Dlatego się trochę zdziwiłem, co oni tutaj... Dawajcie, dawajcie, wejdźmy w nich. No i wchodzi KT. Przez bark. Niestety. O, szpinak mi nie wszedł. A jeszcze Rainer jest, nie? To jest Jimmy. A nie no, co? To nie jest Rainer, ja już nie mam manu. Ładnie! Teraz tego nie wygrywa. Cofnijmy może, że się podleczmy. A ja się cofnę. Anub tu jest po prostu OP. Anub jest tej OP. Anub. Mówisz? No, proszę cię, łapię Aurię w tą w siatkę, to nie mają heala. Łapię Reynora, to nie mają DPS-a. Ej, Zarya nie ma many, wycofujemy się. Jakie many? O ja! Tak trochę boli. Ich. Tak, jego bardziej. Dobra, ja się wycofnę, bo... nic się nie wyleczę cię. Zabity, zabity. No może powinniśmy się cofnąć całkiem. Niech wezmą tego. Po prostu się wyleczmy. Odbije HP od drugówmy. Tak, HP na spokojnie, żeby nie oddawać tam. HP jak HP. 56 do 24 onet. Do mnie kurde. Jeszcze nie, jeszcze nie. Nie mów, nie zapeszaj. Patrzcie. Ult Zari? Nie mam ulta, spadaj. Tak byś miał, też byśmy za 10 wygrali. Sekund ult. No tam złapałem Malfuriona, to się nie dobiłem. Leżą. Do końca, do końca. Dobra, niech mnie nie złapie. Oh my god. Okay. Oh baby, it's triple. To się dzieje. Wstrzesiła go. To się dzieje. Niestety. Mayhem. Czyśmy wygrywali? Wiesz, cofnę. Jaki kurde, Ray. Zarya. Healuje siebie, a nie was. Not like this. Malfurion jest fajny tutaj, podoba mi się. Mam ulta teraz, ale nie wiem. Poczekaj. To Rzym, jaką postać wybierać na tego, na Brawlera, nie? No w sumie. Katie też jest słaby. Oj. Ale zjebany, co wnoszę. Nie fidujcie. No cofnijmy, jest 5 na 3. No nie mam jak. Nie mam, utknąłem. Dziękuję. Jest... mamy to raczej w kieszeni, tylko na spokojnie. Trzeba teraz zabić go, nie? Teraz. Bez stresacji jest dobrze. O, dawać go. O.
Tego może zbijemy zanim przyleci. No. Pyk. Jeszcze jeden chyba, tak? Tak. No to już. Dawać go w osadzie. Diablo albo... Auriel już tutaj. Nie ma. Jaki rejk! Ale stąpem ich rozwaliliśmy normalnie. No. Brawo. No tak. Właśnie, kurde, one ma rację. Zaczynamy z prawej i wygrywamy. Co się dzieje? Dobra. Dobra. To jeszcze dobra. Teraz trzeba jedną wygrać. Kurde, teraz nie rakam. Co tu wybrać? Samurą! A masz go kupionego? Bierz samurą. Nie, nie mam. Nie mam nic żadnego. Aha, czyli to full random. Żadnego bohatera nie mam przy tym. A czy teoretycznie tutaj masz wszystkich za darmo? Bierzmy dwa Blade Wingi i zrobimy... Nie wiem jak grać Arakiem, ale zagram. Ja się zastanawiam, czym mam grać. Dobra, wezmę bawu. Tassadara albo Oriel. Dobra, mamy dwie żaby latają. To będą jaja. To będzie, wiesz, dwa shipy, nie? Szarże, kontratak. Blade Storm Illusion Master. O Jezus, to ma tyle... Illusion Master do klikania jest taki. Ale to Blade Storm ma 2 minuty cooldownu. Ale dużo damage zadaje. Jest trzymanki, jest. Na weszły. Ojej. Jaj. Okej. Dobra, Brightwing też jest dobry, bo ma polimorfa. No właśnie mówię, że polimorf jest zajebisty, no. Nie? Jestem za słowa, no. Imba po prostu, nie? Wyłączasz... No tak, wszystko co wyłącza w sumie. Dokładnie. A jeszcze, że możesz mieć dwie, to już zupełnie. Spoko. Dawaj, dawaj ją. Nie, no to są jaja. Co się dzieje? Nie wiem. To jest owner po prostu. Tak, tak się wygrywa. Samuro P. Potwierdzone jutro. Ja nawet nie wiem co robię. Nie żartuję, bo tu można klonami sterować, tak muszę wcisnąć 2-3. Ty, ulty rzucili! Uwaga! Dobra, wycofajmy się. No, ja mam menu trochę. Jest 48 do 14, chciałem zauważyć. No to jest po prostu... masakra, nie? Dobra, nie zapyszyć. Czekamy na samurę. Hej. Okej. Jeszcze zabijcie. Tak wyglądają te klony, fajnie. Robimy tego. Zwidę! Ej, kolejny tak. To jest aż za proste, powiedziałbym. Tak, wcześniej to nas orali. No właśnie. Bo teraz już po prostu mamy, wiesz, powiedzmy jakieś tam zgranie, nie? No wiemy mniej więcej jak grać to. Możesz, kurde.
ich pod resztę wyleję. Nie wyjdziesz. Nie wyjdziesz. Dobra, dobra, dobra. My się bawimy. Okej. Okay. Czemu ich pod resztem lejemy? Oni już chyba też się bawią. No, tak to wygląda. Jeszcze muzyka zarobista leci. Yeah. No dobra, ale my wrócimy do tego. Kurde, nie mogę skoczyć. 4 minuty. LOL. 4:20. Ty, pierwsza wygrana Brawla, yeah. Jesteśmy mistrzami. Nareszcie. Tylko MVP nie ma. No właśnie, szkoda, że nie ma MVP. Chyba dobrze, że nie ma MVP. Dlaczego? Może będzie. Powinno być, moim zdaniem. Ale nie ma. Nie kochają nas. Prawa strona jak zwykle wygrywa. No, kurde. Bez kitu. Prawa strona. Nie, ale no zobacz, no każdy z prawej strony wygrywa. No ale to tam mapa jest symetryczna, no. Chyba, że wszyscy są leworęczni. Dobra, to co, omawiamy i... Omawiamy. Mówimy generalnie, jest 21:30, skończyliśmy jeden mecz, wygraliśmy, to możemy potwierdzić, także... W ogóle historii można zobaczyć. Potwierdzone info, nie? Potwierdzone info. Tak, jak pani historia meczu wygląda? Dobrze, to ja was podpytam generalnie, jak uważacie, które postacie są na tej, no czy no, akurat tej, no ale na arenie dobre według was. Zacznijmy może od Pelikana. Jako chyba dobrze zauważyłeś, JJ, że im więcej naprawdę tych elementów kontroli tłumu CC-ków, tym lepiej. Ale po 3-4 grach to tak ciężko mi ocenić, co tu jest dobre. Mhm. Nas bardziej możemy oceniać na tym, co mamy do wyboru, co jest lepsze i co chcemy z tego zbudować. Bo to na przykład jak mieliśmy tego podwójnego Bradinga, to już mieliśmy podwójnego też polimorfa na dwie osoby. Wcześniej no też właśnie, mieliśmy już... Anubarakadą, tutaj można pokombinować, zwłaszcza, że, bo wcześniej już uważaliśmy, że Gazlow jest dobry, ale tak naprawdę zawsze chyba albo graliśmy na dwóch Gazlowów, chyba na dwóch Gazlowów. Teraz tak. Graliśmy z tobą dwóch Gazlowów. No, i zawsze bardzo dobrze te ultia dały po prostu. Jeden za drugim. Tak, te dwa, jeżeli mam do wyboru podwójną postać, to na pewno Murki się nie sprawdził. To... Chyba, że źle graliśmy. Tam było czterech Murki. No tak, to był troll. Ale no, fajnie można było to wypróbować. Czyli generalnie... Czy wiesz, czterech Murki nie byłoby złych, gdyby była synchronizacja wyłączania przeciwników i ja bym wtedy z ratulem mógł sobie bić najsłabsze targety, nie? Tak, bo było z siebie, że wyżej się łapali, a ja goniłem przykładowo w tym momencie inną osobę, nie? Więc nie było po prostu komunikacji tak naprawdę. Ale też zauważyliście jedną rzecz, że Murki jest na arenie troszkę gorszy niż w normalnej grze, bo w normalnej grze on się fajnie skuje i on faktycznie od razu wraca tak naprawdę, on nie ginie. On normalnie nie ginie. Tutaj to nie ma sensu, to nie ma znaczenia, bo ta gra jest i tak krótka, ten resp jest i tak bardzo szybki, więc no, każda postać jest tak naprawdę Murki. No to może nawet to jajo posadzone gdzieś na mapie, ta mapa jest mała, więc to też nie ma Murki jakiegoś dużego sensu. Nie pali, nie wypala. Nie bardzo. Tak trzeba to stwierdzić. Znaczy, no może nie pięciu. Może fajnie nie piątka, to na traileru na trailerze wyglądało, ale tak na serio raczej to nie polecamy. Znaczy zobaczymy jakie inne bójki będą, bo to się polega na tych punisherach, prawda, i tam wzajemnie się zabijanie. A inne pewnie, mogą mieć zupełnie inne cele, tak. Chyba, że pewnie jakiś koreański team czy coś, kurczę, wiesz, oni się zgrają w pięciu, gdzieś jajka sobie postawią, idealnie wjeżdżają, zabijają, giną, znowu się rodzą, od nowa wjeżdżają, zabijają i tak ciągle. A tak śmieliśmy się z pięciu abaturów, kurczę, ale abatur z tak naprawdę tymi kryptomorami, to nie kryptomory, tylko to jest te wybuchające, prawda, placki, które stawia. Ale kto? No abatur. Aha, mile.
generalnie miny, może to być, wbrew pozorom, może to być dość dobre, bo może nie pięciu, ale trzech takich abaturów, którzy postawią po prostu te pięć placków na środku przy paniszerach, mogą spróbować, mogą być imba, wbrew pozorom. Znaczy, wiesz co, placki i łabatura są dobre, jak masz talenta, tutaj talentów nie masz, więc tutaj część aspektów, że tak powiem, tych min odpada, nie? Myślę, że abatur w ogóle zależy. Nie byłby dostępny, bo możesz siedzieć na bazie, tak? No ale właśnie. Jak przeciwnicy mogą cię zabić wtedy? To jest trochę takie już brak interakcji z grą, no powiedzmy. No właśnie. To jest... Raczej abatur nie... moim zdaniem abatur jest wyłączony całkowicie z tego Brawla. Nigdy się to nie też jest możliwe, faktycznie. Macie rację, nigdy się nie pojawił. To jest ciekawa obserwacja. Nigdy się nie pojawi. Na 100%, bo to jest... Nie pasuje. Dokładnie, to jest postać, która w ogóle abuzuje taką mechanikę areny. I to widać. I podobnie... My tak się śmieliśmy z tych abaturów, ale wbrew pozorom to mogłoby być faktycznie być za dobre na tej mapie. Z drugiej strony Murki ginie szybciej, po prostu wbrew pozorom jest postacią, która się nie skaluje zupełnie na tej mapie. No i co? No i mamy bohaterów, którzy doszli do tego, mamy bohaterów, którzy mają stuny, prawda? I oni będą tutaj naprawdę wymiatać stany, czy silency, czy polimorfy w wypadku Brightwinga. Brightwing mi się bardzo podobał, szczerze powiedziawszy. Kerrigan mi się też dobrze grało, ze względu na z jednej strony stuny, z drugiej strony Maelstrom. Tylko to wymagało już rozgrania faktycznie lepszego niż przy Brightwingu, gdzie to było po prostu point and click. Wyłączało się tego największego DPS-a, czy zawodnika, który stanowi zagrożenie. To jest takie moje przemyślenie. No tu trzeba też zauważyć, że Brighting kilka razy był, czyli ludzie tak wybierali go chętnie. To było ciekawe właśnie. Dokładnie. I z tym ultem, no zależy jaki. Jak teleport, to znaczy, też połączenie odrzucenia, odepchnięcia, które wziął JJ i ja, leczenia, dawało dobre efekty, bo w sytuacji kryzysowej JJ po prostu odpychał i mogliśmy się wycofać, a ja leczyłem w tym momencie, więc dokładnie. No to było dobre combo. A z kolei dwa takie same ulti nie mają moim zdaniem sensu, bo wystarczy, że wyłączysz dwie osoby, naraz ktoś telepnął do jednej osoby i jesteśmy w tarnym. To jest taki case, że masz praktycznie jedną postać, ale z oboma ultami. To można tak to traktować praktycznie i to stwarza dodatkowe możliwości robienia buildu na arenie i to jest znaczy fajne. Buildu, to no po prostu wybrania jednego talentu, no, nie? No buildu, no powiedzmy jednego buildem talentu, bym tego nie nazwał, po prostu masz możliwość dobrania sobie pod ulta, pod team i tak, talent, albo pod przeciwników, nie? Tak samo mógłbym wziąć niby szarańcze na Anubie, ale no, sorry, CC for the win, prawda? Wyłączenie jednej osoby, przy wyłączeniu drugiej osoby innej postaci z teamu, no to jest 5-3 tak naprawdę, nie? No dobrze, to teraz jeszcze Lexon się nie wypowiedział na ten temat. Co sądzisz? Zarya. Zarya OP. No. I wszystko jasne. Nie, ale naprawdę, jakby 5 Zarii, kurczę. Ale to się chyba nie zdarzy. Ciu tanków się chyba nie zdarzy. Nie. To właśnie pewno. Wybierać. Nie, tutaj, zauważyłem, że jest coś takiego, że jest albo dwóch tanków, albo dwóch healerów. Ale nigdy nie ma coś tego, że jest pięć rodzajów danej klasy. Te teamy są, są w jakiś sposób zbalansowane. Jeszcze w waszym meczu mieliście czterech specjalistów. No, to był przypadek właściwie. A czy wiesz co? O czym chodzi? Nie, no mogłoby być cztery specjalistów, tak. Dokładnie, ale chodzi mi o to, że jest to na tej zasadzie jest w jakiś tam sposób zbalansowane, ale że wydaje mi się, nie będzie pięciu tanków, nie będzie pięciu healerów i tak dalej, bo wiesz, pięciu specjalistów może sobie ładnie DPS-ować, może ładnie bić się czempionów i tak dalej. Ale i było czterech specjalistów, byłabym za ratulem, ale wiesz, pięciu tanków, no to już. Nie masz nawet tylu tanków, którzy mają jakiś sensowny DPS.
Ja teraz patrzę na historię meczy i oni, my mieliśmy 4 razy murki, a oni mieli Gazola, Zagara, Medivh, Hammer, czyli też 4 specjalistów, jakby nie patrzeć. No tak, tak. To jest Mirror tak naprawdę. Wiemy, czy na pewno wiemy, jakie klasy ma przeciwnik. Przeciwko czemu będziemy grali, przeciwko jakiej... Ale to już post factum, po piku. Znaczy nie, na pewno będziemy wiedzieli jakie specjalizacje. A, to tak, specy, tak. Tak, to można już w trakcie gry uwzględnić, że na pewno nie będzie tak, że przeciwnik ma coś, czego, jakąś kompozycję, pewne kompozycje będzie można po prostu wyłączyć. I tu można opytać ten wybór też o to, że jeżeli widzimy, że nie mamy healera, no to przeciwnik na pewno też nie ma tego healera i można no tutaj tak. Zastanowić się nad tym, czy ten build po prostu nie podboostować mocniej pod PS-a, po prostu. Pod bursta. I tylko wtedy pamiętać trzeba, że jeżeli się robi pod bursta, to trzeba no, się zgadywać, jeżeli chodzi o focus target, prawda? Żeby nie było tak, że każda osoba bije swój target i tak dalej, bo to wtedy bez sensu. A jako, wiesz, się sfokusujesz na jednej osobie w 5 osób, to... Jest GG bez healera, prawda? Dobrze, i ostatnie pytanie, już zamykające nasze dzisiejsze spotkanie. Jak się wam grało, jak to się wam podobało i jak się wam podoba ta arena? Samuro OP. Zacznijmy od dadaisty. Oglądając i grając trochę, no arena bardzo, bardzo przyjazna, bardzo fajna, ze znajomymi. Szybka, trzeba przyznać, przede wszystkim. Właśnie, przede wszystkim szybka i zastanawiam się, czy... Znaczy, bo w sumie nie zwróciłem uwagi, czy dostaje się tyle samo golda, co za normala, tak? Jak się wygra. Szczerze mówiąc, nie zwróciłem uwagi. Ja też właśnie. Ale jakiegoś golda dostawałem. Tam był jakiś mały boss, tak. Wydaje mi się, że tak, taki sam. To... Ja mam końcówkę 125, więc jakiegoś golda tam dostałem na pewno. Ale zwłaszcza, że teraz mamy steampacka włączonego, więc... Ja mam 30. Zagrałem wami 2 mecze. Jeden przegrałem, jeden wygrałem. Czyli... Tak? Dobrze mówię? Chyba tak. 15. I 20 za wygraną? 20. 20 za wygraną, 10 za przegraną. Czyli to jest to samo. Czyli to będzie tak jakby nowe źródło dla nowych graczy, żeby farmić golda. Najszybsze mecze... Tak. Jeżeli 2-0. Szybsze to masz na botach tak czy siak w dalszym ciągu. No tak, tak, ale na przykład jak chcesz grać już nie z botami, tylko powiedzmy z ludźmi, to masz tak jakby alternatywę. No tak. A przynajmniej żeby czegoś się powiedzmy nauczyć jakiejś mechanice postaci, prawda? Tak, to jest bardzo, bo tak, bez talentów nie musisz zaglądać żadne buildy, guide, tylko bierzesz ulti. Dobra, no to sobie spróbuję tym ulti, zobaczę jak to działa w teamfightach. Wezmę to ulti, zobaczę jak to działa w teamfightach, więc to jest tak jakby trening, tylko od razu masz ulti, idź do boju. Jesteś po prostu taką tracer, nie? No, dokładnie. Taką tracer. Pelikan. Aha, jeszcze dam ci dokończyć, okej? Okay? Myślałem, że spokojnie według mnie Samuro jest bardzo dobrą postacią, ale myślę, że będą takie place'y odchodzić. Masakr. Wow, super. Pelikan, twoje zdanie na temat Brawla, na temat samej koncepcji, to już tak podsumowując, nie w szczegółach, ale takie twoje impresje? No, to jest zawsze coś innego. Tak jak mówiłeś wcześniej, coś w stylu nadstresowanie się nie poszło na Hero Lidze, w Team Lidze, to okej, chodźmy szybko zagrać Brawla, albo coś w stylu, dobra chłopaki, już ostatni mecz wieczoru, chodźmy szybko na Brawla, mykniemy. To jest naprawdę fajne, tylko boję się, że to mogłoby być takie nudne, że zagrasz te 3 mecze i tak naprawdę przez tydzień tego nie ruszysz, bo już w sumie będzie, a w sumie po co mam grać, bo dostanę jakieś 3 randomowe postacie, którymi nawet nie chcę grać i tak dalej. Tak, jak te 3-4 pierwsze mecze były spoko, tak na przykład nie wiem, czy w tygodniu później bym to ruszył. Ja ci powiem, że szczerze powiedziawszy, im było co kolejna gra, tak naprawdę czułem, że jest fajniej. Znaczy to też zależy, bo jeżeli będziesz grał w to z randomami, to gra będzie na pewno na początku śmieszna, ale potem będzie frustrująca jeszcze bardziej, bo już tak naprawdę jest ograniczony do ilości postaci. To fakt. Do ilości speców i tak dalej. To będzie po prostu taki jeden wielki młynek. Ale myślę, że takiego pogrania, że tak powiem, pre-made'em, tak jak powiedziałeś Pelikan, że czy tam, sorry, Dada Ista powiedział, że po prostu zakończenie meczu
Hero Liga, ostatni mecz wieczoru, kupniemy sobie na szybko partyjkę i no, to tyle. To będzie naprawdę to będzie takim, wiesz, relaksikiem i tak dalej, to 5 osób, primadem, będzie zabawa. Ale myślę, że z randomami będzie jeszcze większym rakiem. No, myślę, że im krótsza gra, to tym większy tilt możesz dostawać właśnie, jakbyś grał z takimi ludźmi, którzy po prostu, no powiedzmy, po prostu nie umieją grać i tak dalej i ciebie to strasznie denerwuje i tak dalej. No to może być problem tego. Ale tak naprawdę to jest problem w każdej grze tak naprawdę, prawda? Jest na plus, że to jest kolejna jakaś nowa rzecz, prawda? Dostaliśmy przed chwilą dwie mapy, teraz mamy nowy tryb gry, kto wie, może coś na blisko nie jeszcze zapowiedzą. Także to jak najbardziej jest wszystko na plus, co dodają do tej gry. Nawet jeśli by mi się to miało znudzić po 3 dniach, to i tak jest spoko, że jest coś nowego. No ale pamiętajmy o tym, że co tydzień są nowe w zasadzie zasady, nowa gra, no, tak jak w Hearthstone, prawda? Czyli będziemy tak czy inaczej z ciekawości co ten tydzień wracać i chociażby po tego Golda te 3 gry zagrać. I może nawet jeszcze postreamujemy coś z tego, kto wie. No myślę, że tak, bo to jest fajna gierka tak ekipą. Dajcie nam znać na... Dajcie feedback, czy się podobało. Na naszej stronie. Dajcie feedback, czy się podobał feeding. Lekson, jeszcze twoje ostatnie zdanie i it's nice za chwilkę. Dotyczące właśnie tego samego, o czym mówiliśmy. Macie jeszcze coś do dodania? Znaczy, wydaje mi się, że generalnie można by było, wracając do tego, co powiedziałem, że można by było robić takie, że tak powiem, streamy z tego, to nawet można było zrobić taki program, powiedzmy, znaczy nie program, no, audycję, tak? Raz w tygodniu jakiś tam kolejny dzień kalendarzowy zapełnić, to myślę, że się nawet sam chętnie bym przyłączył do tego. Ja ciekaw, też. Czy jest opcja gry dowolnej Brawla? Na pewno jest. Na pewno jest. To jest, no to musiałby Lexon zmienić na custom. Na pewno musi być, bo... Chyba w czacie pisali tam, że dołączcie tam do tej gry. Strasznie dużo było. Tak, że strasznie dużo było invite'ów na czacie, więc myślę, że bez problemu. Aha, w ten sposób. No dobra, no to pomyślimy. Na pewno chciałem podziękować wszystkim i widzom i wam, że uczestniczyliśmy tu razem w tej w zasadzie zabawie, bo o to chodzi głównie. No i powiem szczerze, że więcej mi to dało satysfakcji niż taka gra zwyczajna na ladderze czy gdziekolwiek indziej, także tylko czekać na to, aż Blizzard faktycznie to wprowadzi do gry, a to chyba tydzień został do tego, więc jest na co czekać i myślę, że sporo graczy nowych też może się pojawić. Już widzę Senina trolującego w tej grze. Oczywiście. Lekson, coś jeszcze do dodania? Nie znalazłem tej bójki na razie w grze dowolnej, ale... Nie widzisz. Zobaczymy. Nie widziałem tego. No co mogę dodać? Dobre gierki. Dla takich osób, że masz jakiegoś znajomego, tam paru znajomych, co tam bardzo nie umie w to grać i nie wie jak grać. Myślę, że bójka to jest bardzo dobry sposób, żeby szybko się czegoś nauczyć. Nie, żeby kogoś wciągnąć w to, prawda? QM, czy kurczę, tam... To jest bardzo szybka gra, trzeba przyznać. Bardzo dynamiczna i można się dużo nauczyć. To jest tak naprawdę taki typowy brawler, jakim powinien być HOTS, nie? Że po prostu taka typowa arena, nie robisz kurczę trzech linii od bazy do bazy, ciupiesz mobów, tylko taki typowy po prostu masakra, taki typowy chaos, nie? Taka typowa MOBA, no. MOBA to jest coś troszeczkę innego mimo wszystko, znaczy się przyjęła określenie MOBA, ale teoretycznie, jeżeli idąc detalizacją nazewnictwa, to tak powinna wyglądać MOBA, nie? Ale chodzi mi o to, że to jest taki typowy właśnie... Uchodz miał być brawlerem i dopiero po roku, półtorej, Blizzard wprowadza coś, Brawla. Wprowadza Brawla. To... No, mamy przykład Battle Rite'a, gry ze Steama. No właśnie to mówiłem, że tak powiem, jeszcze przed streamem, że Blizzard chyba troszeczkę się musiał pośpieszyć, ponieważ na streamie Battle Rite ma wielką popularność. Najwięcej... Jako Early Access gra się sprzedała troszeczkę gorzej niż GTA 5, nie? Ja wam powiem ten sposób, że ostatnio oglądałem przypadek, wyświetlił mi się bodajże MLG, gdzie streamowali turniej WoWa, jakiś PvP. PvP, arena. Ogląda się to strasznie. Nie wiem, ogląda się to strasznie, szczerze powiedziawszy. Nie jestem fanem w ogóle
No, WoW to jest WoW dla mnie, a nie gra stworzona do tego, żeby tam grać PvP. No, moim zdaniem... Nie, no właśnie, bardziej w WoWie PvP niż w Diablo, moim zdaniem. To znaczy, powiem ci, pod względem kogoś, kto ogląda, tak? Ja oglądając, powiedzmy, te areny tutaj w Hotsie są zdecydowanie lepsze, bardziej czytelne od tego, co jest w WoWie. Bo tutaj siedzisz w tym temacie. Dokładnie. Możliwe, że też. Jakbyś nie siedział w temacie Hotsa, to myślę, że byłyby one równie chaotyczne, co bardzo areny w WoWach, którego na przykład nie wydasz, nie? Okay. Bo po prostu nie żadna speli, nie znasz niczego. Zepsułem Hotsa. Możliwe. Możliwe. W każdym razie wydaje mi się to bardziej... Tak czy inaczej, wydaje mi się to bardziej przejrzyste. Sama mapa wydaje mi się bardziej przejrzysta, że wiem, co się mniej więcej dzieje na niej. To tak z mojej perspektywy. No i oczywiście gram w tę grę, no to jest inna rzecz, ale to jest według mnie też bardzo fajne, że są te dodatkowe elementy, które jeszcze wprowadzają taki element... randomowości. Randomowości, jak ci te punishery, które się pojawiają, jak pewnie jakieś nuki znają życie. Nie mogę się doczekać takiej mapy właśnie. A wyobraź sobie teraz w tym momencie aspekt na Brawlu, że cały czas spada Reign of Gul'dan, nie? Ten Reign of Chaos, nie? Cały czas przez całą grę spada ci Reign of Chaos. I unikaj ataków przeciwnika i jeszcze ten Reign of Chaos. Myślę, że to się pojawi. Też, bo to jest taki spell, który właśnie jest randomowy sam w sobie u Gul'dana, nie? Dobra. Kończymy dzisiaj. Tak. Dość późno, godzinę tak. Później nawet. Dziękujemy wam serdecznie za to, co... Za wszyscy, cały feedback i za to, że byliście z nami. Zwycięzcy postaci Jane'y życzymy miłej zabawy, bo naprawdę to jest bardzo przyjemna postać, jeżeli się ją wymasteruje. Nauczy nią grać. No. Dokładnie. No i co? No i zapraszamy, myślę, że na następny jakiś Hero Brawl na Blizzon i na inne nasze audycje. Oddaj głos Lexonowi. Przepraszam, że ci zabrałem. Gospodarzowi, hostowi. No to jest nawyk JJ-a, że po prostu przejmuje audycję. No tak, no tyle. Dziękujemy wam za to, że byliście i że tak, no kurczę, no jednak ta burza na czacie była, tak? Było fajnie. Coś się działo. Fajnie było się tak porozmawiać z wami i w ogóle przeczytać wszystkie wasze opinie, co o tym myślicie też. Dobra, no to tyle, dziękujemy i widzimy się następnym razem. Cześć. Trzymajcie się, hej. Trzymajcie, hej. Machamy, w ogóle wszystko, bajo. Ptaszki mówią papa. Ptaszki mówią papa. Cześć. Falling to demonic corruption, the Burning Blade Clan was known for its deadly orcish blade masters. Samuro was the last to wear the clan's banner, swearing allegiance to neither the Legion nor the Horde. Instead, he has embarked on a warrior's pilgrimage to restore the honor of the Burning Blade and claim vengeance in their name. Samuro is a melee assassin who uses stealth and guile to outsmart and ambush his opponents. Samuro's trait is advancing strikes. Whenever he lands an attack on an enemy hero, he gains a significant temporary boost to his movement speed. Mirror image is the core of Samuro's fighting style. When activated, he creates two copies of himself that automatically attack his opponents. They deal less damage and have less health than Samuro, but they look identical to him. Next is Critical Strike, an ability with two states. As a passive, Critical Strike causes Samuro to deal bonus damage every few attacks in a predictable pattern.
This ability can also be activated to guarantee the bonus damage on Samuro's next attack. His mirror images benefit from both of these effects as well. Windwalk instantly cloaks Samuro, increases his movement speed, and allows him to pass through other units. Samuro cannot be revealed for the first second of Windwalk, even if he takes damage. Samuro's first heroic ability is Blade Storm. Upon activation, Samuro unleashes a flurry of attacks in all directions, dealing heavy damage to all nearby enemies. Samuro is unstoppable while channeling Blade Storm, making him a serious threat. If you favor strategy over raw power, Illusion Master offers a unique option as a heroic ability. When chosen, Samuro is granted direct control over his mirror images. Activating the ability also allows Samuro to switch places with one of his images, no matter the distance. Mastering the use of mirror image is key to playing Samuro effectively. With no self-healing, Samuro's survivability depends on tricking his opponents into attacking his images. When combined with Critical Strike, Mirror Image also becomes a deadly ability with significant burst potential. Windwalk is another important technique for Samuro. Because its cooldown starts as soon as it's activated, Samuro can cast Windwalk before engaging and have it available again if he needs to escape. Samuro can adopt vastly different fighting styles and strategies based on his choice of heroics. Blade Storm is a powerful ability that can deal high amounts of damage. At level 20, Samuro can choose a talent that allows his images to cast Blade Storm along with him, making it especially lethal. Samuro is unstoppable while channeling Blade Storm, but he's not invulnerable. Try to use it when the enemy is distracted or crowd-controlled so that they don't focus their attacks on you. The strategic potential of Illusion Master is near limitless. With this heroic, Samuro's images can do nearly everything that he can do. They can't capture objectives, but they can pretend to channel them in order to lure Samuro's enemies into an ambush. Frequently switch Samuro with his images to force your enemies to scramble and deal with all three of them at once. The more unpredictable you are, the harder it will be for the enemy team to pin down the real Samuro. As a battle-hardened Blade Master, Samuro combines deadly attacks with mind games to confuse his enemies and cut them to pieces. Leave us a comment and subscribe to Heroes of the Storm on YouTube, and we'll see you in the Nexus. You will not fight alone!